Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Posłajko, reprezentuję firmę Soneta, producenta oprogramowania N265. Mam przyjemność prowadzić dzisiejszą konferencję wspólnie z panią redaktor Wierzchosławą Moczydłowską, która jest również redaktorem portalu księgowiprzyszłości.pl, naszym ekspertem od podatków i rachunkowości. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji Księgowi Przyszłości w erze zmian, połączonej z finałem konkursu Księgowi Przyszłości. Mamy tutaj uczestników. Również bardzo serdecznie witam wszystkich tych z Państwa, którzy oglądają nas na żywo na portalach społecznościowych dzięki transmisji online. Dzień dobry Państwu. Bardzo witam serdecznie wszystkich uczestników konferencji, wszystkich gości i przede wszystkim witam organizatorów, dzięki którym ta konferencja może się odbyć. Witam serdecznie pana Franciszka Wale, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Serdecznie witam pana Roberta Czułę, prezesa firmy Soneta, producenta oprogramowania Enova 365. Bardzo serdecznie witamy naszych gości honorowych. Pana Zbigniewa Żurka, wiceprezesa Business Center Club. Oraz pana doktora Wojciecha Warskiego z Business Center Club. Serdecznie witamy także naszych przedstawicieli, gości, naszych patronów i partnerów medialnych. Naszych patronów macie Państwo tutaj wymienionych na planszy. Witamy serdecznie gości z Ministerstwa Finansów, z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i oczywiście wspomnianego już Business Center Club. Serdecznie witamy patronów medialnych, rachunkowość zarządcza, finanse i kontroling, świat księgowych, kontroling i rachunkowość zarządcza oraz portali Infor, Kariera w Finansach, HR Polska, Portal Kadrowy, Portal Finansowo-Księgowy, Inforlex, Monitor Księgowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. Serdecznie witamy. Proszę Państwa, jesteśmy na konferencji w erze zmian. Tak chciałbym, żeby ta konferencja również była troszkę interaktywna, żebyśmy nie mówili tylko ze sceny, ale też Państwo, oczywiście do wszystkich, którzy będą występować, mogli zadać pytanie, więc ja sobie pozwolę zacząć od takiego małego pytania. W erze zmian, jakie te zmiany są, to pozwolę sobie zadać pytanie, kto z Państwa słyszał o czymś takim jak split payment, że podniósł lewą rękę? A kto z Państwa słyszał o czymś takim jak RODO, to żeby podniósł prawą rękę? No dobrze, a kto z Państwa o tym nie słyszał, to niech pokręci głową. I wtedy już poradną rozgrzewkę mamy za sobą, więc myślę, że wszyscy jesteśmy już obudzeni. Mam nadzieję, że również Państwo będą aktywnie brać udział w tej konferencji, zadawać pytania do tych wszystkich prelegentów, którzy teraz wystąpią. Natomiast chciałem tylko słowem wstępu powiedzieć o inicjatywie Księgowej Przyszłości i o tym konkursie. Nieprzypadkowo jesteśmy w Centrum Olimpijskim, bo myślę, że ten duch sportu, te medale, które tutaj widzimy wszędzie dookoła, drużynowy charakter, ambicje, determinacje do zwycięstwa oraz pasja i przede wszystkim chęć zdobywania i osiągnięcia najlepszych wyników, to cechuje nie tylko olimpijczyków, ale przede wszystkim tych, którzy uczestniczą w konkursie Księgowi Przyszłości i tej determinacji im gratuluję. Aktualnie na 6. piętrze tego budynku trwają jeszcze wypowiedzi finałowe, obrona prac konkursowych. Dopiero po południu poznamy zwycięzców. Na to czekamy i to będzie finał naszej dzisiejszej konferencji. Jest to już trzecia edycja tego prestiżowego konkursu, przez uczestników bardzo często oceniany jako jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających konkursów w branży rachunkowości. Inicjatywa tego konkursu narodziła się w 2012 roku, wtedy kiedy przez branżę przeszła wiadomość o czyhającej już deregulacji zawodu księgowego. W odpowiedzi na to wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce powstała właśnie inicjatywa konkursu po to, aby promować wiedzę i samodzielne zdobywanie kompetencji. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 1400 uczestników. W każdej kolejnej edycji ta liczba rosła i teraz z dumą możemy powiedzieć, że społeczność księgowych przyszłości na naszym portalu czy na naszych grupach dyskusyjnych w portalach społecznościowych to już jest kilkanaście tysięcy użytkowników i cieszy nas to, że ta społeczność rośnie, dyskutuje ze sobą, rozmawia i to jest ważne niezwykle. Deregulacja jest już faktem, przed księgowymi
nowe wyzwania i o tych wyzwaniach dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak, drodzy Państwo, emocje będą troszkę później związane z konkursem, a teraz wiedza merytoryczna. Ale po tych podnoszonych rękach do góry to ja się zastanawiam, czy ta konferencja na pewno jest potrzebna, bo Państwo już wszystko wiedzą. Drodzy Państwo, ale wracamy do konferencji. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa inspirująca, bo właśnie o tych wszystkich wyzwaniach, o tych wszystkich zmianach, które następują, będziemy mówić. To, że zmiany postępują, że są procesy dookoła nas, to widać nawet tutaj po prowadzących, drodzy Państwo. No zobaczcie, mój współprowadzący jest tabletem, a ja... Tradycyjnie. Drodzy Państwo. Tradycja jest również bardzo pewna, bo na pewno się nie wyładuje. No właśnie, to jest takie zabezpieczenie awaryjne. Drodzy Państwo, wracając do konferencji, do jej programu. W pierwszej części konferencji eksperci opowiedzą właśnie o tych trendach i zmianach, które w środowisku księgowych, ale także w środowisku biznesu są najgłośniej omawiane, o których właśnie Państwo już słyszeliście i o nich zaczynacie mówić. Rozpoczniemy dwiema prezentacjami na temat przyszłości zawodu księgowego. W pierwszej pani profesor Aldona Kamela-Sowińska. Witamy pani profesor. Opowie o swojej wizji pracy księgowego. W drugiej pan Grzegorz Jurczak z firmy Soneta opowie o operacyjnym wymiarze cyfryzacji przedsiębiorstw. Drodzy Państwo, po tych dwóch wystąpieniach czekać nas będzie jeszcze dodatkowa porcja wiedzy o ustawie o przeciwdziałaniu terroryzmowi przygotowana przez pana Pawła Jędrzejczaka z Inforu oraz wykład o rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, który poprowadzi dr Mirosław Gumularz. A po tej porcji wiedzy, po tych inspirujących wykładach czeka Państwa chwila oddechu w czasie przerwy lunchowej. Po przerwie lunchowej, która odbędzie się tutaj, dla tych z Państwa, którzy uczestniczą na żywo we foyer budynku Centrum Olimpijskiego, tych z Państwa, którzy nas oglądają, również czeka chwila przerwy i zapraszamy oczywiście po niej na dalszą część, gdyż wtedy odbędzie się debata ekspertów o tych zmianach, również pod hasłem w erze zmian. I później poznamy to, na co wszystko czekamy, czyli finalistów nagrodzonych w konkursie Księgowi Przyszłości. I o tą wytrwałość aż do samego końca Państwa proszę, żebyśmy poznali tych laureatów. Jednak zanim przejdziemy do części merytorycznej, chciałbym, aby głos zabrali sami organizatorzy. Dlatego serdecznie na scenę zapraszam pana prezesa Franciszka Wale ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz pana prezesa Roberta Czułę z firmy Soneta, producenta oprogramowania Enova 365. Serdecznie zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel jednego ze współorganizatorów tego sympatycznego i bardzo wartościowego konkursu pod hasłem Księgowi Przyszłości, pragnę przyłączyć się do powitań, które do Państwa były kierowane. Witamy uczestników konkursu, tych, którzy może rywalizację już zakończyli, są na sali albo słuchają nas gdzieś w kuluarach czy w salach, gdzie trwają zmagania. Witamy osoby im towarzyszące, które przybyły, ściskając mocno, że tak powiem, kciuki za sukcesy. Witamy wszystkich, których zainteresował ten konkurs. Przyjęli nasze zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jest nam niezmiernie miło. Państwa obecność świadczy o tym, iż Państwo też są, no powiem może, mocno sympatykami rachunkowości. Nas to bardzo cieszy, jako że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest reprezentantem tego zawodu. Działa już wiele lat, nie chcę przypominać tutaj tradycji, natomiast chętnie włączyliśmy się mimo wieku stowarzyszenia do konkursu zainicjowanego przez spółkę Soneta Księgowi Przyszłości, dlatego że rachunkowość
rachunkowość, a zatem i nauka, i ten zawód należy do młodych. Cieszy nas, że w tym konkursie, który ma już 4 kategorie, właśnie przeważają młodzi. 2 kategorie to studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w pozostałych 2 kategoriach księgowi zawodowi, a także księgowi zajmującymi się kadrami i płacami, to także przewaga ludzi młodych. Konkurs ma hasło Księgowi Przyszłości, dlatego że o przyszłości zawodu i rachunkowości w ogóle wiele się mówi. Dzisiaj pani profesor Kamila Sowińska z pewnością nam tutaj dostarczy porcję bardzo ciekawych informacji, a także może takich osobistych wizji tego zawodu. Jako że pesymiści już dawno ogłosili, iż rachunkowość zaniknie, a zawód księgowego zginie. Otóż odpowiadamy, że te informacje są przedwczesne. Zawód księgowego, a także w jakiś sposób księgowości, chociaż ona się jeszcze tak nie nazywała przed wieloma tysiącami lat. Coś trzeba było jednak policzyć, jeszcze pieniądza nie wynaleźli Fenicjanie, ale coś liczyć trzeba było. I to były początki rachunkowości. I myślimy, że te zmiany, które w życiu gospodarczym następują, w życiu społecznym, w ogóle w całym otoczeniu, wymuszają również zmiany w rachunkowości i w zawodzie. Do tego tylko musimy się stosownie przygotować, być gotowi na te nowe wyzwania. Myślę, że ten konkurs właśnie, i taka jest również jego idea, ma ośmielić to zdobywanie przyszłości. Przez co? Przez wiedzę i przez znajomość technologii. Pomoc wszystkim, którzy będą chcieli zdobywać wiedzę, będzie dostarczało stowarzyszenie, a technologię dostarczać będzie spółka Soneta. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie. Jeszcze raz serdecznie Państwa wszystkich witam i chciałbym tutaj potwierdzić, tak, rzeczywiście mamy taki podział. Firma Soneta odpowiada za część technologiczną, ponieważ wydaje mi się, że jeśli mówimy o przyszłości księgowości, to nie możemy tego oderwać od nowoczesnych technologii informatycznych. O tym, jak ta technologia bardzo szybko się zmienia, doświadczam to na własnej skórze od 16 lat. W ciągu tych 16 lat 4 razy już istotne zmiany technologiczne w Enova 365 wprowadzaliśmy po to, żeby z czystym sumieniem można było powiedzieć, że jest to system nowoczesny. Ale to, co cieszy, to, że rzeczywiście tą nowoczesność możemy budować na bazie doświadczenia, wiedzy. Tutaj powiem to, co pan prezes nie chciał powiedzieć, ale jednak na historii, która zaczęła się w 1906 roku i piękne karty tej historii Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapisuje. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie i myślę, że oddamy głos prowadzącym. Bardzo dziękujemy. Zostawiamy pana Robert. Proszę Państwa, właśnie teraz o tym, o czym panowie prezesi wspomnieli, o kompetencjach będziemy chcieli rozmawiać. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych cech, która opisuje księgowych. Zresztą w 2015 roku w ramach portalu Księgowi Przyszłości prowadziliśmy badania zawodu księgowego, które miały ocenić rok po deregulacji, jak te zmiany wpłynęły na życie księgowych. Było wiele obaw, oczywiście te zmiany wpłynęły na rynek usług, natomiast myślę, że teraz już jesteśmy przyzwyczajeni do tej sytuacji, jaka obecnie wygląda na rynku usług księgowych i nic się nie zmieniło w tak istotnej kwestii, jak to, że najważniejsze pozostały kompetencje. I o tych kompetencjach będziemy teraz mówić, a konkretnie chciałbym zaprosić na scenę panią profesor Aldonę Kamelę-Sowińską, która o roli kompetencji w zawodzie księgowego i o wizji tego zawodu w przyszłości opowiadać. To już ma być? No dobrze. Nie w tą stronę. Szanowni Państwo, mam tremę. Jako 40-letnim doświadczeniem dydaktyk
Moim zawodem jest mówienie, ale na tak prestiżowym konkursie. Pan mi zapowiedział, że mam mówić o kompetencjach. Nie będę mówić o kompetencjach. Prezes Wala powiedział, że będę mówić o swojej wyobraźni zawodu księgowego, uwzględniając to doświadczenie. Wiedza, wykształcenie, wyobraźnia. I na tej podstawie przygotowałam współczesny dekolog 10 przykazań dla księgowego. Proszę Państwa, to nie w tą stronę miało być. Dobra. Świat się zmienia, to wszyscy wiemy. Świat zmienia skórę i my to widzimy na co dzień. Dziwne rzeczy się dzieją. Chiny walczą o wolny handel, a USA wprowadzają taryfy celne. Rzecz niebywała. Kiedyś słowo było wartością samą w sobie. Dziś cóż, oglądamy obrady parlamentu. Kiedyś pieniądz był królem. Cash is king. A dzisiaj mamy kryptowaluty. Kiedyś stary złodziej musiał wejść do banku. Kapturek, wszystko, maseczka, żeby cokolwiek ukraść. A dzisiaj sobie siedzi za komputerem i nawet nie wie, gdzie ten bank jest zlokalizowany, którego okrada. Proszę Państwa, najpopularniejszy konkurs piękności w Ameryce, Miss America, która była od 1921 roku najbardziej elitarnym konkursem piękności, zmienił charakter. Dzisiaj panie mają konkurować talentem, inteligencją i poglądami. Strach się bać, czy mają konkurować młodzi ludzie startujący na olimpiadach naukowych. Nie? Ale w świecie zawodowym, w świecie księgowym, dla wielu, szczególnie nieprofesjonalistów, bilans to obraz święty, oprawiony w ramy i ten, na który jest niepodważalnym wynikiem pracy księgowego. Na ile on jest wytworem rzetelnej wiedzy, wyceny, wiernego obrazu, a na ile na niego wpływają dziwne rzeczy, postprawdy, fake newsy, politycy, manipulatorzy. Na końcu dnia, na końcu łańcucha gospodarczego jest, był i będzie księgowy. To on musi wszystkie szaleństwa decydentów, polityków, politykierów, strategów, taktyków, własnego szefa szalonego, dyrektorów, prezesów, rad nadzorczych, wszystkich innych zamienić na realny bilans sprawozdawczy, czyli w ogóle sprawozdanie finansowe. To na biurku księgowego spotykają się wszystkie głupoty gospodarcze tego świata i musi to uradzić. Rzeczywistość zadaje pytanie, jaka będzie przyszłość zawodu, czy jest to zawód zanikowy, rozwojowy, co będzie na niego, kto, co i kiedy. Pytanie podstawowe. Jakie są cechy, jakie będą określać przyszłość zawodowego księgowego, czyli księgowego przyszłości? Otóż w moim przekonaniu trzy cechy będą wyróżniać księgowego przyszłości. Wiedza, wykształcenie, wyobraźnia. Wiedza. Powstaje w wyniku analizy dostępnych danych informacji. Jest systemem przekonań zgodnych z rzeczywistością. Jest swoistym zbiorem doświadczeń, umiejętności, ugruntowanych prawd, reguł, a także intuicji. Wiedza związana jest z umysłem ludzkim. Przekazuje wartości. Wykształcenie natomiast jest poświadczonym dokumentem zdobytej wiedzy w pewnym systemie nauczania. Jest to zasób wiedzy umożliwiający wykonywanie pewnych zawodów i skuteczne działanie w świecie. I proszę nie mylić wiedzy z dyplomem. Generalnie dyplom jest to certyfikat potwierdzenia przejścia pewnej procedury w określonej instytucji. W przedszkolu też dostajemy, nie? No, zaliczyliśmy misia, to mamy. Wykształcenie i dyplom to nie to samo. Wykształceni ludzie tworzą elitę, a ludzie z dyplomem niekoniecznie. Elita to zasób zinstytucjonalizowanej wiedzy, profesjonalizmu i intelektu po to, żeby można było wykorzystać tę wiedzę w
w momencie klęski, zagrożeń. To jest to, co przenosimy na następne pokolenia i robią to ludzie wykształceni, a nie ludzie z dyplomem. No i wyobraźnia. Trzecia cecha, która będzie determinowała zawód księgowego przyszłości. Einstein powiedział, że wyobraźnia jest cenniejsza od wiedzy. Wyobraźnia to zdolność do przywoływania i tworzenia w myśli i kreowania przyszłości. Stanowi podstawę wszelkiej twórczości, tak intelektualnej, jak i naukowej, kulturalnej. Wiedza. Jakąż to wiedzę musi mieć księgowy? Przede wszystkim taką generalną, jak mają wszyscy. A mianowicie mamy epokę knowledge-based economy. Ekonomii gospodarki opartej na wiedzy. Księgowy nie uniknie ogólnego trendu. A jaką wiedzę generalnie można mieć? Oczywiście można mieć wiedzę jedną z tych klasycznych czterech podziałów wiedzy. Trzeba wiedzieć co, trzeba wiedzieć dlaczego, trzeba wiedzieć jak i trzeba wiedzieć kto. Mimo że to wiedzieć kto, napisałam na końcu, to coraz częściej to wiedzieć kto wychodzi na pierwsze miejsce. Zakres wiedzy potrzebny księgowemu to przede wszystkim makroekonomia. Państwo myślą ciągle, że my tutaj, tu ustawa rachunkowości, krajowe standardy międzynarodowe. To są narzędzia, narzędzia. Przecież księgowy przypomina chirurga na sali operacyjnej. Chirurg też ma taką tacę, tu ma pacjenta, a my mamy przedsiębiorstwo. I od tego, co z tym zrobimy, to ten pacjent, czyli przedsiębiorstwo albo przeżyje, albo mu się nie uda. Każda operacja teoretycznie chirurgiczna jest taka sama. Trzeba pacjenta uśpić, rozciąć, wyciąć, zaszyć i obudzić. No u nas to samo. I teraz stoi ten chirurg księgowy nad tacą i patrzy. Aha, tu jest skalpel, a my mamy amortyzację. Tu jest jakiś tam młotek do przecinania kości, a my mamy odroczony podatek. Po prostu to tu ma inne jakieś saki albo inne haki, a my mamy krajowe standardy albo międzynarodowe. My się niczym nie różnimy. Technologia jest może u nas mniej krwawa. No. Zatem makroekonomia, proszę Państwa, czyli globalne spojrzenie na gospodarkę. Drugie, o czym była mowa, cyberprzestrzeń. I wszelkiego rodzaju technologie, które wchodzą nam w życie. Korzyści i zagrożenia, wpływy i zależności wynikające z funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Systemy informatyczne i wszelkiego rodzaju technologie wchodzą przebojem, szczególnie blockchain. Proszę Państwa, no nie, wspomnijcie moje słowa, za rok to wszyscy będziemy masowo na te kursy o blockchainach chodzili. Już niekoniecznie, żeby ich używać, tylko żeby zrozumieć się i zareagować, jeżeli będą wchodziły. Pierwszy krok, ja pamiętam, jak żeśmy się uczyli pierwszego wprowadzenia MSR-ów. Wow, ale to było, w Zakopanem prezes nas tam wywiózł, wszyscy żeśmy sobie ostatnie włoski wyrywali z głowy, a dzisiaj śmigamy na zajęciach na trzecim roku, nie? Tak się szybko uczymy. No i prawo gospodarcze, wbrew pozorom, jest to bardzo istotny element znajomości fachu przez księgowych. Ryzyko handlowe, ekonomia uwagi, no i proszę Państwa, fake newsy, rachunkowość behawioralna, big data, kryptowaluty, no i sztuczna inteligencja, to wszystko wchodzi Państwu na biurko. Może nie codziennie, nie u każdego i nie naraz, ale przyjdzie. Drugi czynnik, wykształcenie. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Ten obrazek już pokazuję drugi raz. Ten, kto ma wiedzę, nie musi się domyślać ani nic przewidywać. A kto przewiduje, to znaczy, że wiedzy nie ma. I teraz, proszę Państwa, mamy zjawiska dominujące w naszej rzeczywistości. Pokażę, jak wiedza i wykształcenie pozwalają przebrnąć te pułapki rzeczywistości. Jest zjawisko postprawdy. Państwo nawet nie wiedzą, że temu podlegacie. Wszyscy podlegamy. Nie ma ludzi odpornych. To jest wirus omnipotentny. Postprawda to rzeczownik. Odwołuje się do lub opisuje okoliczności, w których obiektywne fakty są mniej skuteczne w dotarciu do konkretnego człowieka, jak i całych grup społecznych, niż odwoływanie się do emocji. A czym są wszelkiego rodzaju wybory?
Na przykład wybieramy sobie męża i żonę, no to czasami nam się zdarza wybrać. No to proszę Państwa, co to jest jak nie emocja? No bo jakbyśmy to racjonalnie wybrali, to no dobrze. Wy się tak nie śmiejcie, bo jesteście młodzi. Po 40 latach będzie to zupełnie inny śmiech. Słowo prost, prawda, stało się tak powszechne, że w konkursie w roku 2016 stało się słowem roku oksfordzkiego słownika Oxford Dictionary. Drugim elementem, i to już jest bardzo blisko ekonomii, są fakty alternatywne. Powstało to zjawisko w czasie i termin wyborów prezydenta Trumpa, Donalda Trumpa na prezydenta. Kiedyś nazywano to tak. Był nawet dowcip, ale go nie powtórzę. A puenta tego dowcipu była: to jest moja prawda i tej będę się trzymał. I to jest tak samo. Znam tę prawdę i tę będę emitował. Jak to się ma do rzeczywistości? Do obiektywnej oceny. A jak to się ma do wiernego i rzetelnego obrazu rzeczywistości gospodarczej, która na Państwa biurku się materializuje w postaci wyceny w sprawozdaniach finansowych? Przecież podlegamy tym wszystkim emocjonalnym wpływom. Wszyscy. No i coś, co zalało świat, a nazywa się dzisiaj fake news. Prawda? Przekaz, forma przekazu, informacji, to jest dezinformacją. Zalewane są serwisy internetowe, społecznościowe informacjami, które nie tylko, że są nieprawdziwe, są nierzeczywiste. Proszę Państwa, żeby kłamać, trzeba znać prawdę. Kto nie zna prawdy, nie kłamie. Przedstawia tylko swoją rzeczywistość, czyli przekazuje albo fake news, albo fakt alternatywny. Więc tyle jest dzisiaj prawd, ile ludzi, którzy je oferują. Najlepsze są portale społecznościowe, prawda? Każdy może napisać, co chce. Stąd zaczyna się walka z brakiem prawdy w przekazach publicznych. Fake news ma swoją definicję także w różnych językach, szczególnie w angielskich jest dobrze zdefiniowana. I proszę Państwa, tylko wiedza i wykształcenie pozwoli odróżnić postprawdę od prawdy, fake news od informacji, a fakty alternatywne od rzeczywistości. Kto nie ma własnej weryfikacji w postaci wiedzy, doświadczenia i wykształcenia, będzie chłonął jak gąbka wszystko, co zostanie mu podane. Nie będzie miał żadnego filtra. Szczególnie jeśli chodzi w tym momencie o księgowych, żadnego filtra intelektualno-zawodowego. Tak powiedzieli, to znaczy, że tak jest. Nie? To Państwa chroni wiedza i wykształcenie od tego, co się dzieje w świecie publicznym, w naszym zawodzie. I wymóg trzeci, wyobraźnia. To są kwiaty. Ładne, nie? Delikatne, wszystko prawdziwie pokazane. I to też są kwiaty. Już się domyślamy, że to słoneczniki, ale już takich ostrych wymogów, ostrych ram, ostrego kantu niczego nie mają. To jest piękny portret kobiety. Prawie czuć delikatność tkaniny, delikatność i żyłki na rękach tej damy. To też jest portret kobiety. No też widzimy, że odróżniamy kobietę od mężczyzny na tym obrazie, ale wszystko jest rozmyte, rozciągnięte. Pablo Picasso powiedział, że gdyby istniała tylko jedna prawda, nie można by było namalować 100 obrazów na ten sam temat. Powiedział to geniusz talentu i wyobraźni. I do tego grona dołączyli księgowi. Gdyby była tylko jedna rzeczywistość gospodarcza, to można by obliczyć jeden wynik finansowy. A tak nie jest. To jest słynny obraz, moneta, śniadanie na trawie. No tu widać, że jest pani nie całkiem ubrana, panowie odwrotnie. No jeszcze wiemy, o co chodzi. Ale co to jest to? Pablo Picasso. Śniadanie na trawie według moneta. Proszę Państwa, i tak ewoluowała rachunkowość od rzetelnego zapisu do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Dowodem na potrzeba wyobraźni w pracy księgowego są właśnie międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, gdzie 1200 stron możliwości
produkuje równą co do wielkości, jak nie większą, ilość stron interpretacji. To znaczy, że nie ma jednej rzeczywistości i że mamy swojego Picassa, tylko inaczej to nazywamy. Proszę, świat zdziwienia leży od twoich stóp. Rachunkowość według MSSF-ów nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej jednej, tylko wiedzę, wyobraźnię gospodarczą, którą ma księgowy i audytor na temat tej rzeczywistości, którą kontroluje. Przy różnym stopniu wiedzy, bo w wykształceniu nie mówię, wiedzę i wyobraźni różnie ocenimy na przykład trwałą utratę wartości. Jeden z audytorów weźmie efekt motyla i wykup ziemi przez Chiny w Kambodży celem założenia największej plantacji trzciny cukrowej w świecie po to, żeby zalać rynek europejski cukrem trzcinowym. Weźmie taką informację pod uwagę, kiedy będzie robił audyt i oceniał na przykład trwałą utratę wartości czy going concept w cukrowni w Polsce, a inny nie. I od tego będzie bardzo wiele zależało. Pod rządami MSSF-ów rachunkowość przestała być nauką rzetelnego pomiaru, a stała się nauką rzetelnego szacunku. A szacunek rzetelnie ocenić wymaga już nie tylko wiedzy, znaczy nie tylko wykształcenia, wielkiej wiedzy, jeszcze większej zawodowej, makroekonomicznej, gospodarczej wyobraźni. Na dowód przeczytajcie państwo tę książkę, już kiedyś polecałam, książkę Mariusza Zielkę, Sędzia. To jest pierwsza książka, thriller polityczny, gdzie międzynarodowe standardy są bohaterem thrillera prawniczego. Jest tam pan prokurator i pan biznesmen i pan prokurator dostał dwa sprawozdania, jedne według polskich rachunkowości, drugie na bazie MSSF-ów. Różny był wynik i jemu stwierdził, no to za kraty. I ten biznesmen już tak. Dalej o wymiarze nie będę mówić sprawiedliwości, powiem tylko o tej książce, która jest dostępna na rynku. I zatem, proszę państwa, jak żyć? Wymyśliłam na potrzeby dzisiejszej konferencji dekalog, 10 przykazań księgowego. Co każdy księgowy w dzisiejszych czasach wiedzieć powinien? Przykazanie pierwsze. Musisz się uczyć do końca życia. Co najmniej zawodowego, bo świat się zmienia, wymogi się zawodu zmieniają, nie będzie lekko i w ogóle się nie uczy, że się przestaniesz uczyć. Przykazanie drugie. Musisz być najmądrzejszy. Znać prawo handlowe, cywilne, podatkowe, administracyjne, KPA, systemy komputerowe, psychologię, grupy, finanse. I dopiero na końcu to musisz, przepraszam cię, nie uciekaj mi tutaj. Na końcu musisz znać rachunkowość. Dopiero na końcu następuje intelektualizacja zawodu księgowego. Księgowy zaczyna się robić unisex, omnipotentny, musi umieć, bo sobie nie poradzi. No co, pójdzie do szefa i bym, przepraszam cię, szefie, ja nie znam kodeksu spółek handlowych, bo jestem księgowy i nie wiem, jak zapisać podział wyniku finansowego, bo nie wiem, że w spółce z o.o. nie ma 8%, a w spółce akcyjnej jest 8%. No powie tak? No powie dwa razy, pierwszy i ostatni, bo potem go zwolnią. Następuje globalizacja rachunkowości. Stawiam tezę, że rachunkowość stała się nauką globalną, tak jak medycyna czy nauki podstawowe. Czego na przykład o prawie powiedzieć nie można. Nauki prawnicze nie są globalne. No i wchodzi wszechobecne rodeo, jazda bez trzymanki. Kochane rodo, nie wiem jak wy to państwo przeżywacie, przechodzicie. No, ja pracuję w uczelni. Po jednej stronie jest kadra pracownicza, po drugie 12 tysięcy studentów. No dobrze jest, dobrze. Jak przeżyjemy, jak przeżyjemy, to się za rok spotkamy. Znaczy mówię o sobie. Przekazanie trzecie. Nie unikniesz zawodowej odpowiedzialności. I nie łudź się. Łudź się, to tak się pisze, dobrze. Że możesz cokolwiek na kogokolwiek zwalić. Coraz więcej będziesz miał dylematów etycznych. Coraz więcej w tym trudnym świecie. Przykazanie czwarte. Musisz wziąć na siebie wszelkie szaleństwa, pomysły
koncepcję, strategię i wizję rozwoju swojego szefa. O. Żeby nie zgrzeszyć i nie podpaść pod dylemat etyczny, na każdą odzywkę szefa, szczególnie czym bardziej szalona, tym bardziej drukowanymi literami trzeba pytać, skąd wziąć na to pieniądze? Pytać dużymi, drukowanymi literami. To bardzo studzi takie pytanie. A poza tym jest to sprytna sztuczka przerzucenia piłeczki, bo to mundial, na jego połówkę. Przekazanie piąte. Uświadamiaj wszystkim, że źródłem problemów księgowości w całej rachunkości są wszyscy poza księgowymi. Politycy, bo tworzą złe prawo, niezrozumiałe i nieprzystosowane do realiów i zbyt trudne, z lukami. Służby podatkowe, bo różnie to prawo interpretują. Naczelny Sąd Administracyjny, bo w tej samej sprawie wydaje odmienne wyroki. I komputerowcy, bo tworzą programy, które się zawieszają i likwidują dane. Jedyna osoba bez winy jest księgowy. Przykazanie szóste. Ale mimo wszystko nie uważaj, że jesteś pępkiem świata. A polska ustawa o rachunkowości jest najgenialniejszym aktem prawnym, do którego modlić się trzeba. Jak każde dzieło rąk ludzkich ma swoje wady. No a szczególnie gejzery intelektu siedzące w Sejmie no nie mogą zrobić dobrej, fachowej rachunkowości. Następuje amerykanizacja rachunkowości. To znaczy, że trendy rozwojowe w rachunkowości przychodzą do nas. Przecież Trend Fairview, koncept przyszedł stamtąd i parę innych. No i to, co powiedziałam, następuje globalizacja. Przykazanie siódme. Nie wpadaj w kompleksy z powodu nieznajomości języka, języków obcych. Jakby znajomość języków obcych była taka ważna, to tłumacze rządziliby światem. Najważniejsze jest mieć co powiedzieć, czyli wiedza i doświadczenie. Potem podzielić się z kim trzeba, czyli powiedzieć to innym. Trzeba wiedzieć, pamiętacie wykaz? Wiem co, wiem jak, wiem komu, tak? Wiedzieć, komu to powiedzieć. A potem dopiero powiedzieć to w obcym języku. Nie przejmować się tym brakiem języka. Przekazanie ósme. Musisz mieć odporność psychiczną za całą firmę, zarząd, organy skarbowe, za wszystkich. Każdy chce być młody, zdrowy, piękny i bogaty, a księgowy tego nie załatwi. Nie ma prywatnej wytwórni papierów wartościowych zwanych pieniędzmi. Ale zwalanie wszystkiego na księgowego w firmie jest w zakresie jego obowiązki i musi to wziąć na klatę. Przykazanie dziewiąte. Jeśli chcesz robić postępy w pracy, pracuj wolno. Nie spiesz się, nie ulegaj presji, powoli. Nigdy nie podpisuj niczego pod naciskiem czasu. Przeczytaj dwa razy. Nigdy nie podpisuj niczego in blanco. Przecież do prokuratora to ty zawsze zdążysz. Slowly, slowly. Przykazanie dziesiąte. Nie zamieniaj jednych kłopotów na drugie. Niektóre rzeczy trzeba zrobić lepiej niż były dotąd robione. Inne po prostu trzeba zrobić. Jeszcze innych można nie robić wcale. Trzeba tylko wiedzieć, które są które. Bo nie masz wpływu na to, co świat robi z tobą, ale masz wpływ na to, co ty z tym zrobisz. Podobno nie jest modne pisanie dziękuję za uwagę, ale mimo wszystko to napisałem. Bardzo dziękujemy pani profesor. Myślę, że to była solidna dawka inspiracji tak naprawdę, w którym kierunku zmierzać, jeżeli chodzi o dalszą karierę zawodową. No przede wszystkim ta wiedza i kompetencje dalej nam się przewijają. Tutaj polecam zawsze się odwołać do naszej grupy dyskusyjnej, którą mamy w portalach społecznościowych Księgowi Przyszłości. Tam zawsze księgowi bardzo chętnie sobie nawzajem pomagają i udzielają wzajemnie porad i to widać, jak ta wiedza i kompetencja jest potrzebna, bo jednak nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego, a często klienci tego wymagają od księgowych. W takiej dyskusji na grupie bardzo mi się podobało, z czym klienci dzwonią do księgowych po godzinach. To są ulubione pytania wszystkich księgowych, na przykład dlaczego nie dostałem kredytu w banku? To jest pytanie do księgowego. Dlaczego opłaty w serwisie są takie drogie?
Dlaczego tyle wynoszą raty leasingowe? No, wszystko to są pytania przedsiębiorstw księgowych, a moje ulubione pytanie z tej grupy to było telefon w piątek wieczorem do księgowego, gdzie dorobić klucze? Więc myślę, że księgowy to jest taka osoba, która musi zdać odpowiedź na każde pytanie. Ten obrazek z tym szefem, który stoi nad księgowym, był bardzo wymowny. No jednak jak nie wiedzieć gdzie, no to do księgowego, no bo w sumie kogo pytać, jak nie księgowego. To jest najlepszy punkt wiedzy i informacji. Tego Państwu życzę, znajomości odpowiedzi na każde trudne pytanie, ale nie pod presją i nie pod naciskiem. To myślę, że bardzo ważna uwaga była w tym wykładzie i tego też Państwu życzę, tej asertywności, bo ona się zawsze w życiu zawodowym przydaje. Teraz przechodzimy do tych technologii, o których również pani profesor wspomniała. One są niezwykle ważne i wydaje nam się pozornie, że od czasu, kiedy ostatni raz się widzieliśmy w ramach tutaj konkursu Księgowej Przyszłości wiele się nie zmieniło. Te smartfony są takie podobne do siebie, komputery też. Ten tablet w sumie też wygląda tak samo jak pierwsza, druga, trzecia, czwarta, szósta jego edycja. To bardzo wszystko jest podobne i wydaje nam się, że ta... Mówi się o tej rewolucji technologicznej, ona gdzieś tak się dzieje poza zasięgiem naszego wzroku. I to jest fakt, bo równocześnie w tym samym czasie pojawiły się na przykład autonomiczne samochody, o których wcześniej nie myśleliśmy, one faktycznie są w stanie jeździć i nawet nie spowodowały aż tak wielu wypadków, chociaż zdarzyły się takowe. Również odnośnie tych języków pojawiły się takie technologie, jak na przykład inteligentni asystenci, czyli boty, które potrafią wywoływać komunikację w danym języku, symultanicznie ją tłumaczyć i odpowiadać na pytania samodzielnie, przeszukując zbiory danych, żeby znaleźć jak najbardziej adekwatną odpowiedź do zadanego pytania. I ta technologia jest już faktem i ta rewolucja się dokonuje i nie widzimy jej na co dzień, może jeszcze tak bardzo, ale już niedługo będzie dostępna. Więc ad vocem tłumaczę, myślę, że tutaj też ta technologia nam pomoże z tymi językami obcymi. I o tych technologiach teraz będziemy słuchać, o tym, co do powiedzenia ma pan Grzegorz Jurczak z firmy Soneta, producenta programowania Enova365, kierownik projektów Workflow i Business Intelligence, w wykładzie dotyczącym cyfryzacji przedsiębiorstw. Operacyjny wymiar cyfryzacji przedsiębiorstw. Zapraszam na scenę. Dzień dobry Państwu. Kiedy tak słuchałem pani profesor, to przypomniała mi się pewna anegdota, którą ostatnio usłyszałem i która myślę potwierdza istotność i przydatność, użyteczność wiedzy z zakresu księgowości w każdym obszarze życia. Znajomy opowiadał mi, że swego czasu jechał z koleżanką, znajomy jest księgowy, jego koleżanka również. Jechali do klienta nowym samochodem służbowym, koleżanka prowadziła samochód, kolega był pilotem, wiedział, gdzie na ostatnim odcinku drogi należy skręcić, żeby nie pobłądzić. No i faktycznie dojeżdżają do tego miejsca, tego feralnego miejsca. No i przekazuje koleżance, tu skręcimy w lewo. I widzi na jej twarzy lekką konsternację. Widać, zastanawia się, gdzie jest lewo, gdzie prawo. Szybko wybrnął z sytuacji, powiedział, skręcaj, winien. I to jest chyba jedyna konferencja, na której ten kawał, znaczy tą anegdotę można opowiedzieć i faktycznie audytorium zrozumie. Szanowni Państwo, czasem zastanawiamy się, jak to jest, jak to się stało, że jesteśmy, że ludzkość jest w tym miejscu, gdzie jest. W jaki sposób rozwinęła się od czasów pierwotnych do obecnego rozwoju technologii i jak będzie się rozwijała dalej. Tateishi Kazuma w roku 1970 na konferencji Future Research Conference zaprezentował model, diagram rozwoju cywilizacji od jej zarania aż no, w zasadzie pokusił się o przedstawienie kilku kolejnych etapów, które mogą być udziałem ludzkości. Tak żeby zobrazować, jaki mechanizm funkcjonuje, to możemy przyjrzeć się tej części lewej tego obrazu. Mianowicie pierwotne społeczeństwa, czyli pojedyncze jednostki łączyły się w grupy, zaczynały tworzyć pewne społeczeństwo, zaczynały poznawać otaczającą ich rzeczywistość, więc zdobywały pewną wiedzę na temat rzeczywistości, która ich otaczała. Stąd prymitywna religia czy fundamentalna nauka.
kiedy zdobywały wiedzę, zaczynały wytwarzać narzędzia. Te narzędzia, które były wytwarzane, sprawiały, że społeczeństwo wchodziło na nowy poziom cywilizacyjny i za pomocą tych narzędzi zaczynało odkrywać kolejne połacie wiedzy i tak dalej, i tak dalej. I taki rozwój technologiczny, społeczny i w zakresie wiedzy możemy zaobserwować do teraz. W tym momencie jesteśmy mniej więcej na poziomie tutaj końca społeczeństwa uprzemysłowionego, czyli takie społeczeństwo oparte na cybernetyce. W zasadzie jesteśmy wszyscy, mamy udział w tym rozwoju technologii, każdy z nas ma telefony, ilość urządzeń elektronicznych już przewyższyła ilość ludzi na świecie. Powoli przechodzimy, według przynajmniej tej wizji, w kierunku społeczeństwa opartego na optymalizacji biologicznej, czyli zastosowania czy to analizy kodu DNA i poprawy jakości życia ludzi, czy ich zdrowia, czy też implementacji elementów cybernetycznych do ciała ludzkiego. Już teraz nosimy często elementy elektroniczne na sobie, jakieś opaski, które monitorują nasz stan zdrowia, które pozwalają powiedzieć, kiedy potencjalnie możemy się gorzej poczuć, czy pozwalają monitorować to, jak wygląda nasze zdrowie. Więc żeby przyjrzeć się temu, co przed nami w najbliższym czasie, wydaje się, że najlepiej byłoby popatrzeć na to, jak wyglądała pierwsza rewolucja przemysłowa. Czego nas nauczyła? Pierwsza rewolucja przemysłowa to rok 1733. Anglia, panował taki okres małej epoki lodowcowej. Demografia w Anglii, w sumie w całej Europie, błyskawicznie rosła. W samym Londynie ilość mieszkańców zwiększyła się od 500 tysięcy do miliona w przeciągu lat od roku 1800 do 1900, więc to był bardzo intensywny czas wzrostu demograficznego. Dodatkowo zaczęto korzystać z zasobów, z paliw kopalnych, głównie węgiel w tamtym czasie, więc pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na ubrania. W jaki sposób zareagował na to, no powiedzmy, przemysł, bo jeszcze trudno mówić tutaj o takim zorganizowanym przemyśle, no wynaleziono mechaniczne czółenko, które skracało czas produkcji czy pracy tkacza przy konkretnym materiale, ale to zrodziło kolejne problemy, no, bo zaczęło brakować przędzy, czyli tego, co było potrzebne do tego, żeby wykonać tkaninę. Stąd rozwój w tkactwie spowodował rozwój w przędzalnictwie. Wykorzystanie koła wodnego, a więc niejako przyspieszenie pracy przędzarek, następnie zastosowanie multiplikacji, czyli wielowrzecionowa przędzarka. Skądś to znamy, prawda? Przez długi czas procesory, słyszeliśmy, że procesor ma 2 GHz, 3 GHz i producenci sprzętu komputerowego przyspieszali procesory coraz bardziej. Po pewnym czasie zaczęli je multiplikować. Teraz mówimy, że procesor ma 3, 4, 8 rdzeni, 16 rdzeni. Tak więc jest to taki naturalny kierunek rozwoju. No i wreszcie wykorzystanie, równolegle powstał silnik parowy. Też chodziło o to, żeby odsunąć pracownie przędzarskie od cieków wodnych, ponieważ no, uzależnienie od tego, czy jest stan wysoki, czy niski wody, mogło wyraźnie wpływać na to, jak wyglądała produkcja, jak wyglądała wydajność takiej produkcji. Stąd fabryki przędzalnicze i wreszcie krosna przędzalnicze do 40 razy wydajniejsze niż wcześniej. I zmiany w przędzalnictwie, górnictwie, przemyśle stalowym spowodowały znów potrzebę w postaci transportu dużych, ciężkich transportów. Tutaj we Francji powstał ciągnik parowy, później w Anglii lokomotywa, pierwsze linie kolejowe. Następnie wykorzystanie znów z przemysłu stalowego gazu koksowniczego. Gaz koksowniczy był wykorzystywany w pierwszych silnikach spalinowych, później doprowadziło to do wytworzenia Forda T i już jesteśmy w kolejnej, w drugiej rewolucji przemysłowej, którą właśnie wyznaczył Ford T. Na co chciałem zwrócić Państwa uwagę? Na to, że rewolucja charakteryzuje się tym, że wpływa na wszystko. To nie tylko technologia, to nie tylko wiedza, ale to też stosunki społeczne, stosunki rodzinne, kwestie migracji,
sposób dostarczania towarów, sposób dostarczania usług. Rewolucje zmieniają wszystko i tym się charakteryzują od takiego zwykłego, powolnego rozwoju. My jesteśmy w tym momencie na etapie czwartej rewolucji przemysłowej. Każda rewolucja łączy społeczeństwo, technikę i naukę i inercja między tymi elementami powoduje, że rewolucja trwa i rewolucja przyspiesza. Czwarta rewolucja przemysłowa. Jesteśmy jej świadkiem, ona oczywiście nie jest zawieszona w powietrzu, nie wzięła się znikąd. Wcześniej rok, no powiedzmy te lata, 1733 czy do 1800 mniej więcej, pierwsza rewolucja przemysłowa, wiek pary i stali. Później rewolucja, druga rewolucja przemysłowa to jest właśnie Henry Ford i linia produkcyjna, elektryfikacja. Trzecia rewolucja przemysłowa to jest mniej więcej rok 1970. Pojawiają się komputery, cyfryzacja, ale są one wyspami. I następnie rok 1994, od roku 1994, czwarta rewolucja. Te komputery, które były wyspami, zaczynają się łączyć, zaczynają ze sobą rozmawiać. Mamy do czynienia z siecią, z internetem, łączeniem się komponentów. To, na co możemy zwrócić uwagę, to jeśli chodzi o czwartą rewolucję, to taką cechą czy takim celem jest masowa indywidualizacja. Chodzi o to, żeby każdy dostał taki produkt, którego dokładnie potrzebuje. Wydaje się, że takim celem, powiedzmy przykładem, który można by podać w tym zakresie, jest to, że no, można sobie skonfigurować, kupując samochód, można na stronie internetowej skonfigurować sobie swój wymarzony samochód, a następnie no, w tym momencie wysłać do fabryki i ona jest w stanie wyprodukować taki indywidualny zestaw dla nas. W tym momencie zasadniczo jest to już możliwe, przy czym po pierwsze trwa dłużej, po drugie jest sporo droższe. Masowa indywidualizacja, czyli produktem czwartej rewolucji będzie to, że wjeżdżający do fabryki samochód oznaczony naszym kodem będzie powodował przeprogramowanie kolejnych maszyn czy kolejnych stanowisk produkcyjnych, przez które będzie przechodził, tak że każda maszyna może się zachować inaczej niż w przypadku wcześniejszego samochodu, który produkowała. Z taką masową indywidualizacją już tak w życiu codziennym mamy do czynienia od dobrych paru lat. No, jeśli dostajemy maile, to najczęściej zaczynają się od imienia, tak, witaj Grzegorz, i poniżej treść wiadomości. Ale to także dostosowanie konkretnych ofert, czy to handlowych, masowo do indywidualnego, do każdego konkretnego odbiorcy. Jakie narzędzia mamy w czwartej rewolucji przemysłowej? No po pierwsze wymiana danych. Z tym państwo już macie do czynienia często. To są wszelkiego rodzaju portale pracownicze, którymi udostępniamy zasoby firmy pracownikom naszym, którzy mogą składać wnioski urlopowe, rozliczać delegacje. To jest możliwość pracy zdalnej. Księgowi coraz częściej pracują zdalnie, łączą się do zasobów firmy i korzystają i wykonują pracę niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jest taki trend bring your own device, czyli pracuj na własnym urządzeniu. Jeśli lubisz pracować na Macu i masz go w domu, to połącz się z naszymi zasobami firmowymi, możesz w ten sposób pracować. Robotyzacja, automatyzacja. Staramy się automatyzować wszystkie czynności, które da się zautomatyzować. Człowiek nie jest stworzony do wykonywania czynności mechanicznych, do czynności powtarzalnych. To nas nudzi, męczy i nie jest twórcze. Człowiek jest istotą twórczą, więc ewidentnie widać ten trend automatyzacji, tak by wszystko, co da się zalgorytmizować i zautomatyzować, zostało zautomatyzowane. I to jest zdecydowanie widoczne obecnie. Procesowość, czyli organizacja pracy wielu ludzi w ramach pracy z jakimś konkretnym dokumentem, czy w celu realizacji przedsięwzięcia. Skoro znamy przepis na sukces, czyli wiemy, w jaki sposób pozytywnie, poprawnie przeprocesować jakiś dokument między wieloma osobami, to najlepiej oprzeć się o zastosowanie procesowości w systemie informatycznym, który wymusi na użytkownikach postępowanie według określonych reguł. Dodatkowo użytkownicy nie będą musieli się zastanawiać, czy członkowie tego procesu nie będą się musieli zastanawiać, do kogo ja mam wysłać ten dokument. System powinien taką decyzję podjąć za nich. Użytkownik, człowiek powinien zająć się tym aspektem merytorycznym wykonania zadania, a nie powinien przez połowę czasu zastanawiać się, co ja teraz mam z tym dokumentem zrobić. Kolejna sprawa, analiza wskaźnikowa. No to trend już też widoczny od wielu lat.
Optymalnie jest, kiedy dostajemy pojedyncze wskaźniki, czy jest dobrze, czy jest źle. Jeśli jest dobrze, to być może najczęściej nawet nie zajrzę, dlaczego jest źle, czy nie będę tego analizował, mam mnóstwo innej pracy. Jeśli jest źle, to chciałbym zobaczyć, dlaczego. Jeśli jest słaby wynik finansowy, chciałbym zobaczyć, z jakich dokumentów to wynikało, jak wyglądało to wcześniej. I zaczynam zadawać pytania. I to jest ten właściwy kierunek, jeśli chodzi o pracę z analizami. Coraz rzadziej pracuje się na wielkich, ogromnych arkuszach danych, jeśli się nie jest analitykiem. Raczej wychodzimy od takiego ogółu, od silnie zagregowanych danych i później ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba, analizujemy dane. Chmura obliczeniowa. Znów widzimy taki wyraźny trend, w którym firmy chcą zająć się swoim core biznesem, tym, na czym najlepiej się znają. Jeśli to jest biuro rachunkowe, to chce się zająć pracą jako biuro rachunkowe, rozliczaniem swoich klientów, a niekoniecznie chce się zajmować przez połowę czasu tym, w jaki sposób utrzymać swoją infrastrukturę sieciową, komputerową, serwery, jak zabezpieczyć i tak dalej, i tak dalej. I chmura obliczeniowa jest właśnie takim przykładem outsourcingu. Outsourcujemy na zewnątrz, czyli do zewnętrznego dostawcy mocy obliczeniowej, konieczność utrzymania bezpieczeństwa, ciągłości pracy naszych serwerów, naszych usług, a my możemy zająć się tym, na czym się tak naprawdę najlepiej znamy i czym się chcemy zajmować. Kolejna sprawa, internet rzeczy. Wszyscy nosimy telefony przy sobie, one są najczęściej spięte z jakąś siecią. Jesteśmy częścią większej rzeczywistości, tworzymy tą większą alternatywną rzeczywistość internetu rzeczy. Dane o każdym z nas także są zbierane. No, chociażby jeśli korzystamy z Androida, to można wyszukać w portalach Google mapy, które pokazują, gdzie, w jakim momencie byliśmy. Jesteśmy śledzeni niejako niejawnie i tego typu dane są o nas zbierane po to, żeby później na przykład sugerować nam jakieś produkty, odwiedzenie jakichś konkretnych miejsc i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jesteśmy częścią tego internetu rzeczy. On jest najczęściej wykorzystywany w tym momencie w produkcji, montowane czujniki w konkretnych komponentach linii produkcyjnej pozwalają na to, by monitorować stale, w jaki sposób cała linia reaguje na zadane zadanie. Sztuczna inteligencja, no tutaj odmienia się, jest odmieniana już przez wszystkie przypadki. Jeśli chodzi o to, do czego może zostać wykorzystana sztuczna inteligencja, wydaje się, że faktycznie pomoże rozszerzyć inteligencję ludzką. Jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji do księgowości, to ja powiem tak z mojego punktu widzenia. Jeśli miałbym wybór skorzystać z deterministycznych, ścisłych algorytmów do obliczenia jakiejś wartości, skorzystać ze sztucznej inteligencji do wyliczenia tej samej wartości, to szczerze mówiąc wolałbym te deterministyczne algorytmy. Dlaczego? Sztuczna inteligencja opiera się na rachunku prawdopodobieństwa. To tak naprawdę prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia. To jest nieścisłe. Kiedy się przydaje sztuczna inteligencja? Kiedy mamy po pierwsze ogromną ilość danych. Musi wystąpić naprawdę bardzo duża ilość danych. Powiem, że w przypadku systemów ERP, systemów księgowych, to jest dla firm małych i średnich, to jest sytuacja, która występuje naprawdę bardzo rzadko. To muszą być kilkuset gigabajtowe bazy danych, z których taka sztuczna inteligencja może zacząć czerpać wiedzę, może się uczyć na podstawie tego typu danych. Więc no, to jest to big data, o czym pani profesor mówiła. Big data jest bezpośrednio połączona ze sztuczną inteligencją, ponieważ bez big data, bez tych wielkich zbiorów danych, które są zmienne, nie ma sztucznej inteligencji. Tak więc, jeśli chodzi o księgowość, myślę, że sztuczna inteligencja zbyt szybko może uzupełnić pewne elementy, ale na pewno nie zastąpi człowieka. No i wreszcie blockchain, czyli wykorzystanie, to o czym też pani profesor mówiła, będziemy się zapewne wszyscy o tym uczyć i będziemy to poznawać. O tym powiem jeszcze za kilka chwil. To tak naprawdę blockchain to jest mechanizm, który eliminuje konieczność występowania trzeciej
uwiarygadniającej transakcję strony. Wystarczą dwie strony, nabywca, czy wystarczą dwie strony do tego, żeby zawrzeć umowę i ona jest pewna, ona jest poświadczana przez mechanizm, a nie przez trzecią osobę, czyli jak na przykład notariusza. Tak? Niech się notariusze boją. Co przyniosła trzecia i przynosi czwarta rewolucja w różnych, na różnych stanowiskach czy w różnych obszarach? Jeśli chodzi o sekretariaty, tam gdzie dokumenty często wpływają, to po pierwsze to, z czym mam już do czynienia, to elektroniczne książki podawcze. Nie jest w formie, książki nie są w formie papierowej, coraz częściej występują już w formie. Zachętą możliwość chociażby dla biur rachunkowych kontakt z klientem przez portale. To już widać, to już z tego myślę, że część z Państwa korzysta. Następna sprawa, automaty do wprowadzania dokumentów, czyli OCR, o tym już mówiłem, automaty do generowania dokumentów, matryce księgowe chociażby, do opisywania za pomocą schematów opisu analitycznego, czy do księgowania dokumentów, automatycznego księgowania dokumentów. To też już jest w systemach informatycznych, w systemach księgowych, z tego też Państwo korzystacie.
kierowanie przepływem dokumentów za pomocą workflow, za pomocą przepływu zdefiniowanych procesów, zdefiniowanych sposobów obsługi takich dokumentów, no i wreszcie windykacja automatyczna. Po co samemu dzwonić i zajmować się tym tematem, jeśli no, widać, że większość tematów związanych z windykacją można załatwić za pomocą automatu, wysłać przypomnienie, bo ludzie zapominają o tym, żeby zapłacić fakturę, czasem się zgubi u klienta, więc można wysłać, automat może wysłać SMS, automat może wysłać maila i dopiero wtedy zaangażować człowieka do tego, żeby poinformować, zadzwoń do tego kontrahenta, bo jest problem. Więc warto tego typu elementy zrzucić na automaty. No i kolejne elementy to cyfryzacja przepływu dokumentów między podmiotami EDI. Z tym Państwo też już macie do czynienia. Za pomocą XML komunikują się często firmy z dostawcami, z producentami czy ze sprzedawcami. Ale wydaje się, że tu jest jeszcze ogromne pole do popisu, do wykorzystania. Jeszcze bardzo dużo dokumentów krąży w formie elektronicznej, w formie PDF-u, w formie papierowej i wydaje się, że one mogłyby zostać przerzucone na ten format całkowicie elektroniczny, czyli na format EDI, tak żeby podmioty bezpośrednio ze sobą rozmawiały za pomocą komunikatów EDI. Automatyczne informacje, no to znów księgowi często tym się właśnie zajmują. Dochodzeniem i informowaniem, co dzieje się z dokumentami. No właśnie, obserwujemy pewien, no powiedzmy, zanik taki całkowity, to może nie, ale zanikanie takiej sprawozdawczości. No i to jest związane z JPK. Ja od 2 lat już rozliczam się, swojego PIT-a rozliczam w ten sposób, że wysyłam do urzędu wniosek o wygenerowanie mojego rozliczenia PIT, no i urząd wysyła mi mojego PIT-a, sprawdzam tylko, czy wszystko jest ok, odsyłam i tak naprawdę żadnych obliczeń już nie wykonuję. Tak więc w ten sposób od 2 lat ja siebie już rozliczam. I wydaje się, że urząd ma wszystkie dokumenty też do tego, albo przynajmniej ogromną większość dokumentów do tego, żeby wygenerować dla nas takie sprawozdanie. Więc może się okazać, że za kilka lat to urząd będzie nam wysyłał takie sprawozdanie, jak on nas widzi, a nie w drugą stronę. Być może zobaczymy. Kolejna sprawa, zanik zaufanej trzeciej strony, czyli już nie, być może ograniczenie potrzeby wykorzystania chociażby notariuszy, jeśli wykorzystamy blockchain do potwierdzania umów. No i optymalizacja zarządcza. I to jest, myślę, bardzo ważna sprawa. Księgowy to człowiek, który ma ogromną wiedzę merytoryczną z zakresu pracy z finansami, z dokumentami. Z drugiej strony przedsiębiorcy będą potrzebowali o wiele głębszych analiz, czy dużo bardziej poszerzonych analiz, niż ma to miejsce dotychczas. Będą chcieli wykorzystywać sztuczną inteligencję, będą chcieli wykorzystywać chociażby do tego, żeby analizować, czy pik sprzedaży, który nastąpił w tym miejscu, był związany z tym, że to był dzień po długim weekendzie, czy przed długim weekendem, a być może to były wakacje, a być może wtedy padało, i tak dalej, i tak dalej. Z czym może to być związane? Sztuczna inteligencja i big data dokładnie na takich danych pracują. Pojedyncza data jest rozbijana na dziesiątki wymiarów, które pozwalają sztucznej inteligencji znaleźć regułę, według której pewne zdarzenie zaszło. To jest oczywiście ilość danych, która jest nieanalizowalna dla człowieka. My nie jesteśmy w stanie objąć setek wymiarów i znaleźć jakieś reguły, które rządzą tymi danymi. A sztuczna inteligencja właśnie to potrafi zrobić. Potrafi znaleźć reguły, potrafi znaleźć zasady, według których pewne zdarzenia nastąpiły. Tak więc księgowy to będzie ktoś, on nie będzie data scientist, nie będzie takim naukowcem, nie będzie uczył się języka Python albo języka R po to, żeby pisać jakieś zapytania i tak dalej, zaawansowane kwerendy do sztucznej inteligencji, ale na pewno będzie musiał umieć rozmawiać z data scientistami, z naukowcami, którzy będą odkrywać, którzy być może wynajęci dla firmy na godziny, bo to są też dość drodzy ludzie, mówi się o nich jednorożce, bo się raczej zwierzę płoche i rzadko widziane. Ale księgowy będzie musiał umieć rozmawiać z data scientistami,
będziemy musiał powiedzieć, czego potrzebuje firma, w jakim zakresie chcemy, jakie dane analizować i będziemy musiał powiedzieć, skąd te dane pobrać. Więc to jest ogromne pole do popisu dla państwa. To jest ten kierunek, który wydaje się najsilniejszy, jeśli chodzi o rozwój w zakresie księgowości. Podejmując decyzję, chcielibyśmy mieć możliwość zawsze dobrania takich danych czy takiej wiedzy, która będzie nam potrzebna i użyteczna do tego, żeby podjąć określone decyzje. I w każdym miejscu systemu powinniśmy mieć możliwość, i są systemy, które już to dostarczają, mieć możliwość skonfigurowania własnych zestawów wskaźników, które dadzą nam konkretną wiedzę w miejscach, gdzie podejmujemy konkretne miejsce, konkretne decyzje biznesowe. Jeśli chodzi o HR-y, no to z tym już mamy do czynienia. Pulpity pracownicze, procesowy obieg wniosków i dokumentów. Możemy na przykład monitorować lojalność pracownika, współczynnik Bradforda, który chociażby pokazuje, czy krótkie, pojedyncze nieobecności pracownika przeważają nad dłuższymi. Zakłada się ogólnie, że krótkie są mniej, znaczy powiedzmy, bardziej destrukcyjnie wpływają na przedsiębiorstwo niż dłuższe zaplanowane nieobecności. Więc chociażby w ten sposób w systemach business intelligence możemy analizować. Możemy też, no cóż, wykorzystać system sztucznej inteligencji do sugerowania zmian wynagrodzeń, benefitów, bo tutaj znów będzie bardzo dużo zmiennych. Możemy wyciągnąć dane nie tylko z systemu kadrowego, ale też z chociażby faktur, które wystawia handlowiec w danym czasie, towarów, którymi się zajmuje, być może z systemów monitoringu pracy i tak dalej, i tak dalej. I z tych wszystkich danych możemy wyciągnąć sugestie do tego, w jaki sposób prowadzić politykę wynagrodzeń. Automatyczna informacja pracownicza znów. Często zdarza się, moi znajomi chociażby, którzy pracują w Krakowie, w firmach, które służą do obsługi zachodnich firm, jako outsourcing księgowy czy HR-owy, tak naprawdę mnóstwo czasu spędzają właśnie na informowaniu pracowników. Pracownik dzwoni, dlaczego mam tak naliczone, a nie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Więc ci ludzie tym się zajmują. Prawdopodobnie mogą zostać zamienieni czy podmienieni przez boty, przez automaty, a co tacy ludzie będą robić? No, moi znajomi zostali już przeszkoleni czy przekierowani na ścieżkę właśnie taką data scientist bardziej, czyli w jaki sposób stworzyć model danych, który będzie można wrzucić do systemu i który do systemu AI, sztucznej inteligencji, i który zwróci nam określone raporty. Czyli ci ludzie, którzy dotychczas no, trochę taką mechaniczną pracę wykonywali, oni po przeszkoleniu stają się takimi pracownikami już bardzo ściśle wykwalifikowanymi właśnie w dziedzinie kontaktu z sztuczną inteligencją. No i wreszcie umowy na odległość. Wydaje się, dlaczego by nie zawierać umów chociażby o pracę za pomocą mechanizmów blockchain. Okay. Przykład takiego pulpitu pracownika, oczywiście ilość czynności tutaj, czy operacji, jakie wykonuje pracownik, może być różna, czy to zgłoszenie urlopu wypoczynkowego, czy rozliczenie delegacji, zgłoszenie jakichś dokumentów kosztowych i tak dalej, także dostępne w interfejsie komórkowym na Androidzie. No i wreszcie na koniec kwestie związane z zarządzaniem. Analiza wskaźnikowa w miejscu podejmowania decyzji, to już o tym mówiłem, raporty na żądanie. Obserwujemy trend raczej odchodzenia od ciężkich hurtowni danych. Hurtownie danych zazwyczaj kojarzyły się z tym, że potrzebujemy wielkich dysków, potrzebujemy zbudowania ogromnych zbiorów danych i przez 2-3 dni to wszystko się mieli, liczy i w efekcie wypluwa jakiś raport. Teraz obserwując zmiany znów technologiczne, widzimy, że pamięci operacyjne są o wiele tańsze niż były dotychczas, więc można zrealizować hurtownię danych za pomocą struktur przechowywanych w pamięci. Dzięki temu wszelkie zmiany w tych strukturach zajmują kilkanaście sekund, a nie kilka dni. Wszelkie uzyskanie raportu jest o wiele, wiele szybsze niż kiedykolwiek dotychczas. Kolejna sprawa, przetwarzanie procesowe dokumentów, czyli workflow, to już o tym mówiłem, przekaz i forma dostosowana do odbiorcy. Program powinien komunikować czy przedstawiać konkretny dokument w takiej formie,
by był on jak najbardziej czytelny dla odbiorcy. Jeśli będzie go czytał księgowy, to powinien tam mieć faktycznie pełną informację na temat dokumentu kosztowego. Ale jeśli będzie go tylko opisywał jakiś, nie wiem, kierownik działu, to tak naprawdę on potrzebuje pojedynczych danych, być może jakiegoś obrazu cyfrowego tego dokumentu, który opisuje, plus możliwość wpisania miejsc powstania kosztów czy tego typu danych. Co przed nami? No chociażby detekcja anomalii, czyli jeśli pojawiła się w systemie faktura, która znacznie odbiega od tego, jak standardowo pracuje użytkownik, no to być może system powinien to, AI powinien to wychwycić i do tego systemy AI faktycznie są, świetnie się nadają, wychwycić taką anomalię i zaraportować. No i kolejna sprawa to analiza predykcyjna, prognozy business intelligence i AI. Sztuczna inteligencja, no tak naprawdę narzędzia analityczne już w tym momencie, jeśli chodzi o prognozowanie, pozwalają na tak naprawdę włączenie dla dowolnego wykresu pewnej prognozy, tutaj zwracam Państwa uwagę na obszar zaznaczony żółtym markerem, to jest obszar doklejony do istniejącego wykresu, w narzędziu analitycznym została zaznaczona flaga pokaż prognozę. Oczywiście zakres tej prognozy, z jakiego zakresu dane mają być brane pod uwagę i tak dalej można ustawić, ale to jest tak naprawdę jedna flaga. To nie wymaga pisania jakichś złożonych algorytmów czy czegokolwiek tego typu. Jest to dostępne od ręki tak naprawdę dla każdego w narzędziach analitycznych. Jeśli wcielilibyśmy się tutaj, jeśli chodzi o dostosowanie interfejsu do użytkownika. Jeśli wcielilibyśmy się w rolę kierownika projektu, no w tym wypadku widać, że szefa księgowości, który chce złożyć wniosek o zatrudnienie starszego specjalisty do działu, no i potrzebuje wypełnić pole wynagrodzenie. Robert robił Państwu rozgrzewkę na początku, więc ja może też takie pytanie do sali. Jakich danych potrzebowaliby Państwo, żeby tutaj wpisać jakąś kwotę w pole wynagrodzeń? Za ile chcemy zatrudnić jakiegoś pracownika? Jakieś propozycje? Jakich danych potrzebujemy? No, chociażby tak, czyli tak, jakichś oczekiwań, tak, czyli czego, jakie oczekiwanie, jakie wykształcenie powinien posiadać, a jeśli chodzi o kwoty. No właśnie, świetnie, średnie wynagrodzenie na stanowisku, podstawa, no ale pytanie, czy podstawa to wszystko? No pewnie nie, pewnie dobrze byłoby jeszcze zobaczyć średnią premię na tym stanowisku u nas w firmie, tak, no te dane mamy, więc potencjalnie można by wyświetlić tego typu dane. No i co jeszcze? No oczywiście to ile mamy pieniędzy, tak? Ile mamy w budżecie na zatrudnienie takiego pracownika? Wiedziałem, że to Państwa zainteresuje. Każdy powinien móc w dowolnym miejscu systemu skomponować swój własny zestaw wskaźników, ponieważ ile jest osób na sali tak naprawdę wykonując to konkretne zadanie, jestem przekonany, że mielibyśmy przynajmniej kilkanaście wersji zestawów wskaźników, które są w tym miejscu, ponieważ każdy z nas ma inne doświadczenia, inną wiedzę, być może chciałby zwrócić uwagę na inne elementy. No i na koniec zagrożenia, bo i zagrożenia niesie ta czwarta rewolucja. Dwa lata temu usłyszałem właśnie też na konferencji związanej z biznes trendami, na konferencji biznes trendy i tu, usłyszałem takie słowa, które zapadły mi w pamięć. Konkurent przyjdzie spoza branży. Jeśli popatrzymy na to, jak wygląda rynek nawigacji samochodowej, czy jak wyglądał rynek nawigacji samochodowych jeszcze kilkanaście lat temu. Były może 3-4 firmy, które były monopolistami i no, posiadanie takiej nawigacji to było naprawdę coś. W pewnym momencie wszedł Android z mapami. Co się okazało? No, rynek nawigacji praktycznie znikł. Czyli przyszedł ktoś, dla kogo ta funkcjonalność nie była core biznesem, była czymś dodatkowym, czymś ewentualnie dorzucam, żeby zainteresować jeszcze swoich odbiorców. W przypadku księgowości myślę, że zwłaszcza w przypadku mniejszych podmiotów pewnym zagrożeniem są banki, są dostawcy chociażby usług telekomunikacyjnych, którzy oferują też, rozliczymy cię, rozliczymy twoje faktury, wyślesz sobie JPK od razu od nas i tak dalej, prawda? To jest zagrożenie dla biur rachunkowych. W jaki sposób można z tym walczyć? No, poszerzając ofertę swoich
swoje portfolio, jeśli chodzi o usługi dla kontrahentów, no i oczywiście powiększając swoje kompetencje po to, żeby stać się doradcą doradcą klienta, doradcą w swojej firmie i partnerem, a nie tylko, za przeproszeniem, takim buchalterem, tak, jeśli można tak powiedzieć. Kolejna sprawa to, o czym już mówiłem, zanik zawodów odtwórczych. Sprzątanie coraz częściej załatwiają za nas roboty. W wielu domach to jest główna atrakcja, zwłaszcza dla dzieci, kiedy jest automat, robot zaczyna krążyć po domu, prawda? No i dla zwierząt. Ale tak naprawdę za chwilę się może okazać, że często osoby sprzątające w biurach będą się pojawiały może raz na dwa tygodnie po to, żeby sięgnąć do, czy przetrzeć te rzeczy, których akurat automat, robot nie był w stanie sprawdzić, zweryfikować. Więc zanik zawodów odtwórczych, także w zakresie, jeśli chodzi o księgowość, no to wprowadzanie, wklepywanie danych, tak, jeśli można tak powiedzieć. Widzimy, że technologia OCR, technologia EDI, czyli komunikacji elektronicznej, sprawia, że zapotrzebowanie na osoby wpisujące dane będzie, wprowadzające tylko tak mechanicznie dane, będzie coraz mniejsza. No to oczywiście sprawia też zagrożenie, że będziemy uzależnieni od technologii. Już teraz często firmy przestają pracować, kiedy braknie prądu albo braknie internetu. No w zasadzie wszyscy odchodzą od biurek i są zmieszani, bo nie wiadomo, co zrobić. No wiadomo, no raczej nie zrobimy tyle, że nie wyrzucimy wszystkich serwerowni i komputerów, prawda? Bo cofnęlibyśmy się o dobrych kilkadziesiąt lat. W praktyce no, musimy zapewnić to, żeby i dostawy prądu, i dostawy internetu były zapewnione na jak najwyższym poziomie. Kolejna sprawa, konieczność przekwalifikowania. To jest klucz tego, o czym pani profesor mówiła. Księgowy to tak naprawdę, znaczy zawód księgowego na pewno zostanie i na pewno będzie, ale jestem przekonany, że księgowi muszą często się przebranżowić albo zazwyczaj rozszerzyć swoją wiedzę i rozszerzyć swoje kompetencje, tak by stać się faktycznie nie tylko wykonawcą, ale też doradcą i prawdziwym partnerem przedsiębiorcy. Konieczność stałego, intensywnego rozwoju. Ja wpisałem to jako zagrożenie. To jest oczywiście ogromna szansa, ale to też wymaga od nas wszystkich takiego wewnętrznego parcia na rozwój własnych kompetencji. Myślę, że Stowarzyszenie Księgowych jest tutaj świetną instytucją do tego, żeby właśnie rozszerzać te kompetencje, żeby być tym trendsetterem w zakresie rozszerzania kompetencji. No i oczywiście zwiększona podatność na ataki, no ale to jest kwestia już działów IT, czyli tych komputerowców, żeby zapewnić bezpieczeństwo infrastrukturze. Jaka przyszłość? No i to z taką opinią się spotkałem, jest ona dość trudna, ale myślę, że po każdej rewolucji, czy w przypadku każdej rewolucji przemysłowej, to tego typu wnioski można było wysnuć. To znaczy ludzie będą się dzielili na tych, którzy są mądrzejsi od maszyn i takich, którzy są tańsi od maszyn. To jest szansa i jednocześnie ostrzeżenie dla nas wszystkich. Ślicznie dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Grzegorzowi za to wystąpienie. Ja myślę, że to stwierdzenie na koniec, czy jesteśmy mądrzejsi od maszyn, czy też tańsi, też odwołuje się do tego, o czym mówiła pani profesor, czyli że potrzeba nam spojrzenia makroekonomicznego na wszystko i to jest ta pewna inteligencja, którą posiada człowiek i potrafi spojrzeć szerzej i to jest niezwykle ważne i tak samo makroekonomicznie to dotyka nie tylko każdego z nas, to czy będziemy mądrzejsi od maszyn, ale też na przykład całej gospodarki, tak jak gospodarki polskiej, czy będzie to zawsze wtedy, czy jesteśmy montownią, czy twórcą innowacji. Tego na pewno chcielibyśmy, żebyśmy tworzyli te innowacje w ramach naszej gospodarki i to zależy tak naprawdę od nas wszystkich, rozwoju kompetencji. Inną rzeczą, którą ważną, myślę, powiedział Grzegorz, jest to, że coraz więcej danych w tych zbiorach przechowywujemy. O tym, że śledzi nas Android i Google i wie, w którym miejscu danego dnia jesteśmy, jest to fakt. I po co takie rzeczy są zbierane? Otóż okazało się, że dane deklaratywne dostarczane przez użytkowników często są fałszywe, nie są dobre na przykład do dostarczania jak najlepszych produktów. Okazało się, że dane behawioralne są lepsze, czyli
mamy pewność, że ktoś jest rodzicem małego dziecka, dlatego że codziennie o 9 rano jest pod przedszkolem. I zbierając takie dane, co on robi na przykład o 9 rano, że 5 minut czeka na dziecko pod tą konkretną szkołą, już daje nam potężny zasób, żeby budować dla niego dedykowane oferty. I to jest z jednej strony rzecz, którą wykorzystują marketingowcy, te wielkie zbiory danych, ale musimy mieć też świadomość, że coraz więcej o nas wiedzą nie tylko podmioty biznesowe, ale też na przykład państwo czy różne rodzaju służby. Niech nam się nie wydaje, że o nas nikt nic nie wie tak naprawdę. Coraz więcej podmiotów wie o nas coraz więcej i z tą przejrzystością i transparentnością w pewnym stopniu musimy się zmierzyć. I w tym kierunku troszkę będziemy zmierzać z kolejnym wykładem. Pan Paweł Jędrzejak w swoim wystąpieniu, pan Paweł Jędrzejak z Inforu opowie o nowej ustawie o przeciwdziałaniu terroryzmowi. Zapraszam na scenę. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Paweł Jędrzejak, przyjechałem do Państwa z Inforu. Wydawnictwo większość z Państwa zna, księgowi znają Infor, to jest dziennik Gazeta Prawna, już teraz zupełnie nasza, to jest monitor księgowego, czy monitor prawa pracy i ubezpieczeń. Te tytuły to jest Infor, no od 30 lat Państwu dostarczamy te bazy wiedzy, dzięki którym księgowi no, są jakby przed ustawodawcą, jeżeli chodzi o stosowanie przepisów, my trochę rozkodowujemy. Ostatnio taką ciekawą rzecz powiedział mi jeden z doradców podatkowych, czym jest Infor. No, państwo rozkodowują przepisy dla księgowych. Te trudne przepisy, które ustawodawca tworzy, państwo tłumaczą na ten łatwiejszy sposób. Cieszę się z poprzednich wykładów, tam trochę jakby reklamą mojego produktu, jakim jest Infor Lex, było to, co mówili poprzedni wykładowcy, że księgowi będą musieli być nie tylko rolę odtwórczą pełnić, ale bardzo dużo się znać na przepisach i też rolę doradcą pełnić. Tutaj Infor Lex, czyli ten produkt, na przykładzie którego pokażę tą nową ustawę, właśnie taką rolę pełni. To jest właśnie baza wiedzy, która Państwu pokazuje wcześniej, na jakie przepisy trzeba się przygotować. Dzisiaj pokażę to na przykładzie nowej ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa istnieje w podobnym brzmieniu od 2000 roku, ale przez regulacje unijne ustawodawca postanowił w marcu wprowadzić zupełnie nowy akt prawny. On będzie obowiązywał od 13 lipca. To jest ciekawe, że tam kary są ogromne. Jakby oczekiwania od tych osób, które będą stosowały tą ustawę, są katastrofalne, a ona trochę przeszła mimochodem niezauważona. Ja dużo jeżdżę po Polsce, odwiedzam księgowych na co dzień i zauważyłem, że wielu księgowych w ogóle nie wie o tym, że taka nowa ustawa wchodzi i co za tym idzie, zupełnie nowe procedury, które państwo będą musieli wdrażać. Ustawa może trochę przez RODO, przez to słynne RODO, czyli tą gwiazdę ostatnich miesięcy, została niezauważona. Ja dzisiaj nakreślę trochę właśnie, dlaczego ta ustawa jest dla państwa tak bardzo ważna. Jak się o tym dowiedziałem w ogóle? Jak nasi klienci już teraz, klienci Infor Lexa, bo wiele lat Infor miał tylko klientów, jeżeli chodzi o wersje papierowe, teraz większość klientów ma i wersje papierowe Infor Lexa, bądź samego Infor Lexa. Dowiadujemy się o tym przez ten pasek, który tutaj jest po prawej stronie i ten pasek na co dzień Państwu pokazuje wszystkie aktualności. Na tym pasku, tak jak w telewizjach informacyjnych, wyświetlają nam się aktualności, że gdzieś tam jest iPhone, ktoś tam z kimś się rozwiódł. Tak, tutaj są tylko aktualności dla księgowych i dla kadrowych, tylko branżowe. Ta aktualność o setkach tysięcy firm z nowymi obowiązkami związanymi z praniem pieniędzy i terroryzmem już kilkukrotnie była wyświetlana, już w kwietniu. Po to była wyświetlana, żeby właśnie państwo zwrócili uwagę na to, że coś takiego weszło. Ja państwu to pokażę na tej aktualności. To jest aktualność z dziennika Gazety Prawnej. Tutaj, tak jak widać, można się zapoznać z tą aktualnością i mniej więcej zobaczyć, na czym ona polega. Na samym dole jest przejście do pełnego artykułu z dziennika Gazety Prawnej. Dziennik, ci, którzy go czytują, to wiedzą, ci, którzy nie czytują, to może powiem, bardzo dużo wyprzedza, czyli mówi o tym, co będzie. Tutaj akurat dziennik napisał artykuł razem z wywiadem, z wiceministrem w Ministerstwie Finansów, więc tak z pierwszej ręki wiemy, że ta ustawa będzie i w jakiej formie ona będzie obowiązywała. Ja to pokażę na PDF-ie. W PDF-ie sobie zaznaczyłem na czerwono te rzeczy najważniejsze, które są związane z tą ustawą. Warto te 10 minut posłuchać, bo może się okazać, że któreś z Państwa nie zauważyło, że będzie musiał stosować tą ustawę. Biura rachunkowe na przykład, podpowiem, że praktycznie wszystkie będą musiały stosować postanowienia tej nowej ustawy. I teraz zjedźmy trochę na dół. Na czerwono zaznaczyłem
najważniejsze rzeczy związane tutaj z tym artykułem, czyli między innymi o tym tutaj mówimy, jakie są nowe regulacje, jeżeli chodzi o tą ustawę. Nowe regulacje to jest między innymi obniżenie tego progu z 15 tysięcy euro na 10 tysięcy euro, czyli jakby rozkoduje to, co ustawodawca miał na myśli. Wszyscy, którzy płacą lub przyjmują płatności w wysokości 10 tysięcy euro, podlegają postanowieniom tej ustawy. I wszystkie te osoby muszą stosować procedury, jakie ta ustawa będzie pokazywała. I co ciekawe, ta ustawa mówi też o tym, że jeżeli te płatności będą powiedzmy w 10 ratach po 1000 euro, to też musimy stosować postanowienia tej ustawy. Czyli między innymi każdy kantor. W skrócie mówiąc, większość składów budowlanych, czy nie wiem, osób handlujących stalą. Tam gotówka jest powszechna, w kantorze wiadomo i każdy będzie musiał, kto prowadzi kantor, taką ustawę stosować. Tutaj niżej zjedźmy na tabelkę, która pokazuje, jakie to są ilości firm obowiązanych do stosowania tej ustawy. Proszę zobaczyć. Tutaj Gazeta Prawna dała dokładnie taką tabelkę graficzną, żeby móc zapoznać się z ilościami. 40 tysięcy podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 40 tysięcy. Kantory, adwokaci, radcowi prawni, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, ogromne ilości. I ta ustawa głównie, jakby zmiana tej ustawy głównie polega na rozszerzeniu instytucji obowiązanych. Druga sprawa o tym 10 tysięcy euro z 15, obniżenie progu. Trzecia sprawa, obowiązki firm. Problem w tym, że ustawa skupia się na wskazaniu przedsiębiorcom, co powinni sprawdzać, ale nie udziela w pełni odpowiedzi, w jaki sposób mają to robić. I tak to rzeczywiście wygląda. Ja się z tą ustawą zapoznałem. Ona rzeczywiście pokazuje, że trzeba wprowadzić jakąś tam procedurę, ale nie określa, jak ona ma wyglądać i w jaki sposób ta procedura ma być wdrożona. Tutaj eksperci są zgodni, że to nie jest dokładnie jakby zrozumiałe, jak ta procedura ma wyglądać. Po to jest między innymi InforLex. My tą procedurę na łamach monitora księgowego za chwilę opiszemy, podpowiemy Państwu, jak ona ma wyglądać. Każde biuro rachunkowe, czy kantor, czy firma płacąca gotówką 10 tysięcy euro musi taką procedurę wdrożyć. Każda też firma będzie musiała wdrożyć tak zwanego dyrektora AML. Czyli Anti-Money Laundering. To jest dyrektor, który będzie odpowiadał po pierwsze za wdrożenie tej procedury, po drugie będzie odpowiadał już fizycznie jako osoba za niestosowanie postanowień tej procedury. No, ciężko będzie w niektórych firmach, jeżeli prezes się nie zgodzi, to wyznaczyć takiego dyrektora AML, bo ten dyrektor odpowiada, jakby na tego dyrektora można nałożyć 1 milion kary. Za to, że on nie wdraża tej procedury, czy na przykład nie donosi o jakichś tam postępkach powiązanych firm o tym, że chcą prać brudne pieniądze, czy finansować terroryzm. Jeżeli nie doniesie do GIF-u, to on też odpowiada. W ciągu 7 dni teraz trzeba będzie donosić do GIF-u o takich działaniach podejrzanych. Teraz no, dyrektor AML w wielkich firmach jak najbardziej będzie do wyznaczenia, to będzie zawsze członek rady nadzorczej, jakaś osoba z wyższego managementu. On musi być jakby powołany na tego dyrektora AML. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy jest jednoosobowe biuro rachunkowe? Też trzeba mieć dyrektora AML. I wtedy ten właściciel jest właśnie dyrektorem AML. Jeżeli to jest kantor i są dwie osoby zatrudnione, to jedna z tych osób musi być dyrektorem AML. To jest więc pierwsza rzecz. Druga rzecz procedury, to opiszemy w kolejnych czasopismach. Już mamy taką przykładową procedurę opisaną. Powiem teraz, powiedziałem, kogo będzie obejmować ta ustawa, jakie między innymi trzeba będzie rzeczy zrobić. To jest oczywiście tylko namiastka tej wiedzy, bo ja mam tylko pół godziny, więc nie będę o wszystkim mówił. Tam takie smaczki to między innymi to, że jeżeli Państwo do 13 lipca przyjdzie kontrola i Państwo powiedzą, że tak, sprawdzałam tą osobę, która płaciła mi 10 tysięcy euro, tu jest świadek z biura rachunkowego, rzeczywiście ta pani pytała. Według nowej ustawy od 13 lipca absolutnie nie. Musi to być udokumentowane. Musimy mieć dokumenty, które jakby mówią o tym, że rzeczywiście tą osobę pytaliśmy, sprawdzaliśmy. To wszystko jest zasada dokumentowania naszych działań. To jest ta nowa ustawa. Teraz, jakie są drakońskie kary? No teraz pewnie Państwo zauważyli, że wszystkie ustawy tak naprawdę zwiększają te kary i sankcje za niestosowanie postanowień tej ustawy. Zjedźmy trochę niżej. Teraz, jakie są kary? Taka moim zdaniem najważniejsza, ja to wziąłem na czerwono, to jest cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.
I rzeczywiście, jeżeli ktoś jakoś bardzo, bardzo wyraźnie nie stosuje postanowień tej ustawy, nie wdrożył procedury, nie donosi do GIF-u, rzeczywiście można cofnąć koncesję, na przykład takiemu kantorowi, który jest podejrzany o to, że pierze brudne pieniądze lub finansuje terroryzm. Zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy przez okres nie dłuższy niż rok. No tutaj chodzi o tego dyrektora ML w praktyce. Czyli ta osoba z wyższego managementu, czy ten jeden pan, który prowadzi kantor, jeżeli nie będzie stosował regulacji tej ustawy, no to rzeczywiście może dostać zakaz pełnienia obowiązków. Teraz trochę powiem o karach finansowych. I tutaj łatwo zapamiętać. RODO to jest 20 milionów euro, nowa ustawa to jest mniej więcej 20 milionów złotych po kursie, bo to jest mniej więcej 5 milionów euro. Taką karą może nas ukarać instytucja, według której nie będziemy stosować tej ustawy. Też się zabezpieczono, no bo czym by było, nie wiem, 5 milionów euro dla na przykład Facebooka czy innego giganta na rynku, to by była żadna kara, więc zastosowano 10% rocznego obrotu. I to już jest dotkliwe. To już jest dla wielkich firm bardzo dotkliwe. To będzie stosowane, kary pieniężne mają straszyć, są mniej więcej tym samym, o czym mówiłem w tamtym roku, kary dla księgowych, czyli ten słynny artykuł mówiący o 25 latach dla księgowego, czyli no, to, co weszło w tamtym roku. Tak tutaj to jest straszak, oczywiście proszę tego nie brać aż tak pod uwagę, że aż takie kary będą stosowane, ale proporcjonalnie do naszych wykroczeń i niedopełnień tak będzie to robione. Dla porównania można tylko zobaczyć, że ustawa z 2000 roku to były kary pieniężne na poziomie 750 tysięcy, więc mniej dotkliwe i tak naprawdę duże firmy no wiedziały o tym, że mogą taką karę zapłacić i machały ręką na to. Już teraz raczej każdy będzie stosował regulacje związane z tą ustawą. Zjedźmy na dół. Na końcu jest tylko podsumowanie. To podsumowanie w sumie mówi głównie o tym, że w najgorszej sytuacji jest ten dyrektor AML. Czyli ta osoba, która jest odpowiedzialna za stosowanie tej ustawy. Więc w wielkich firmach, niektórzy z Państwa pracujący w wielkich firmach będą mieli ciężko wyznaczyć takiego dyrektora AML. Głównie to się skupi pewnie na prezesach, właścicielach, którzy będą musieli tą odpowiedzialność na siebie wziąć. Dobrze. To jest ten artykuł z Dziennika Gazety Prawnej. Pokazałem Państwu, jak dziennik pisze do przodu, jak informuje Państwa o zmianach. Ale to nie jest wszystko. Skąd my w ogóle bierzemy takie informacje na co dzień? Jest coś takiego jak infoorganizer. Weźmy tylko pulpit. Tak wygląda pulpit każdego z nas codziennie rano, jak przychodzimy do pracy. Po prostu pulpit. Ja usunąłem ikony w związku z RODO, nie mogę tam niczego umieszczać, więc to jest pulpit każdego księgowego. Na pulpicie mamy ten organizer. I teraz, jeżeli chcielibyśmy wejść na przykład do ustawy, bo nie każdy księgowy chce artykuł, to też możemy kliknąć na tą aktualność. Na samym dole jest artykuł, ale zaraz tutaj zobacz zmianę, zobacz ustawę. I tutaj już mogą Państwo jako księgowi zapoznać się z tym aktem prawnym, który będzie od 13 lipca. On już jest tutaj oznaczony na niebiesko, czyli taki, który wejdzie w życie. Możemy o tym zapomnieć, tych ustaw jest mnóstwo. No to jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że polski system prawny 56 razy bardziej się zmienia niż system prawny w Szwecji. To taka ciekawostka. Ale w Szwecji byśmy nie zarobili, mając taki produkt jak Inforlex, a w Polsce są jak najbardziej zasadne, żeby funkcjonował, więc ja się akurat z tego cieszę. Teraz jak zapamiętać, że ta ustawa się zmieni i wejdzie w życie tego 13 lipca? Dodajemy alert. Tutaj jest alert prawny, dodaj cały akt do alertów i zamykamy. Zamykamy Inforlexa, możemy zamknąć kompletnie i teraz jeżeli ta ustawa wejdzie, ona wejdzie na pewno, ale możemy to przeoczyć. To na tym organizerze, proszę zobaczyć, jest taki dzwonek i ten dzwonek zadzwoni. On zadzwoni i poinformuje Państwa, że taka ustawa właśnie weszła i że z tym dniem musimy stosować. I z każdą ustawą robimy tak samo. Ja specjalnie dzisiaj nie przygotowałem tematu dotyczącego split paymentu, RODO, bo już na pewno Państwo słyszeli to na dziesiątkach szkoleń, ale każdy praktycznie z klientów Inforu zaznaczył sobie te artykuły z ustawy VAT-owskiej, które traktują o split paymencie i jeżeli one wejdą, od razu dzwonek zadzwoni. I z każdą ustawą możemy zrobić tak samo. Nie wiem, pani kadrowa na pewno zaznaczy sobie artykuły z kodeksu pracy, bo on się niebawem zmieni i ten dzwonek zadzwoni, jeżeli one wejdą w życie. Ten dzwonek informuje Państwa. Następna rzecz, powiem teraz w ogóle cała baza wiedzy, z jakiej bazy my korzystaliśmy, biorąc tą aktualność. To jest Inforlex.
InforLex to jest, w skrócie mówiąc, wszystko to, co ma Infor. Od 30 lat Infor produkuje dla państwa to rozkodowanie przepisów, czasopisma, no przepisy to zaciągamy ze stron sejmowych, szkolenia już teraz. To wszystko to jest InforLex. Na szczycie tej piramidy Inforu jest InforLex. Teraz, co wchodzi w skład InforLexa? Po pierwsze, to jest Dziennik Gazeta Prawna, która też jest pod wyszukiwarką. Więc jak państwo przeszukują bazę InforLexa, to dziennik też jest brany pod uwagę. To jest Dziennik Gazeta Prawna, wszystkie numery, żółte strony, dodatki kadrowe dzisiaj w czwartek, inne dodatki w inne dni, tak jak widać wszystkie numery. Wróćmy nazwą do początku InforLexa. Zawsze ta nazwa z tą grafiką rozłożonej książki wraca nas do początku InforLexa. To jest cały InforLex. Po Dzienniku Gazecie Prawnej mamy czasopisma. I to dla księgowych jest w sumie jeszcze ważniejsze niż Dziennik Gazeta Prawna. To są czasopisma, w których my opisujemy te sprawy w ten wygodny dla państwa sposób, czyli problem, rada, uzasadnienie, przykłady, odniesienie do aktu prawnego. Wejdźmy sobie do monitora księgowego na przykład. Te najbardziej znane to monitor księgowego, biuletyn VAT, biuletyn głównego księgowego. Teraz biorę monitor księgowego, nasz taki najważniejszy tytuł. Najnowszy numer z 2018. Nic w porównaniu do wersji papierowej nie zabieram, bo mają państwo PDF-a. Jedynie to ten zapach papieru zabieramy. Tutaj niżej mamy HTML, czyli ta wersja ciekawsza dla księgowych, bo HTML jest zawsze oznaczony po aktualności. Weźmy ten split payment na przykład, rozliczanie podatkowe i rachunkowe. Proszę zobaczyć, w papierze mamy treść. Tutaj mamy po pierwsze, że artykuł jest aktualny. Zielone światło znaczy, że artykuł jest aktualny. Już możemy na pewno z niego korzystać. Jeżeli weźmiemy artykuł na temat, nie wiem, urlopu ojcowskiego z 2016, to on też będzie aktualny. Gdybyśmy nie mieli tego oznaczenia, mielibyśmy obiekcję, czy na pewno stosować. Druga rzecz, odniesienie do aktów prawnych, czyli w papierze no, mamy wymienione, że reguluje to jakiś tam artykuł z ustawy. Tutaj bezpośrednio do tych artykułów możemy wchodzić konkretnie, na przykład do artykułu 50 z ustawy VAT-owskiej. To jest druga rzecz. Możemy to też wszystko wydrukować, przenieść na wersję Wordowską, tak jak ja to zrobiłem z tym artykułem dotyczącym właśnie przeciwdziałaniu z Dziennika Gazety Prawnej. To wszystko możemy sobie modyfikować. Kliknijmy na InforLex na nazwę. To więc są, tak więc dajemy państwu czasopisma, Dziennik Gazeta Prawna. Następna rzecz, dajemy państwu komentarze prawne. Tutaj trzy najważniejsze, PIT, CIT, VAT z 2018 roku. One oczywiście w tych 1000-stronnicowych książkach są ciężkie do skorzystania, ale my to pocięliśmy i podpięliśmy do każdego artykułu z ustawy, więc można z nich korzystać. Następna rzecz to są książki. Tu dzisiaj akurat na pierwszym widoku głównie te kadrowe się wyświetliły, także książki są też tutaj dostępne w InforLexie, można je sobie wyświetlać. Następna rzecz po książkach to są między innymi szkolenia. Weźmy Video Akademię. Video Akademia to jest ogromny panel szkoleniowy, największy na polskim rynku. Tutaj w Video Akademii samych podatkowych szkoleń mamy ponad 600. Weźmy szkolenia podatkowe. Proszę sobie zobaczyć, tutaj jakieś szkolenie na przykład z panem Ziółkowskim, niżej, powiedzmy tutaj. Zwolnienia PIT, zwolnienia, dobra, kwota zaliczki. Takie szkolenie jest też obudowane tak jak artykuł i porada. Artykuł porada ma odniesienie do aktów prawnych, ma odniesienie do podobnych artykułów, ma odniesienie do innych treści i funkcjonalności. Szkolenie ma odniesienie do materiałów szkoleniowych, więc tak jak na studiach ciągle trzeba było robić notatki i tak się nie można było z nich rozczytać, tak tu nie trzeba robić tych notatek, bo te notatki wszystkie wykładowca państwu udostępnia. Są one tutaj w dostępie. Wróćmy na to szkolenie. Dodatkowo do szkolenia dajemy akty prawne, artykuły, ale dajemy też bardzo ważną rzecz, certyfikat z tego szkolenia. I na przykład w biurach rachunkowych zauważyłem, że właściciele jakby polecają swoim pracownikom o przeszkolenie się z RODO, powiedzmy takie szkolenia też mamy, czy ze split paymentu i proszą o certyfikat potwierdzający wiedzę. Bo ten certyfikat, żeby sobie wydrukować, trzeba odpowiedzieć na 10 pytań. Jak odpowiemy na 8 z 10, to dopiero znaczy, że system wskazał, że jesteśmy przeszkoleni z tego tematu. Więc certyfikowane są te szkolenia. Wróćmy nazwą do początku. To, co warto zapamiętać, to, że tych szkoleń jest mnóstwo, że one też są pod wyszukiwarką, więc jak państwo czegoś wyszukują, to znajdą państwo i porady, i artykuły, i przepisy, i orzeczenia, i interpretacje, ale też znajdą państwo szkolenie, na przykład na temat split paymentu, czy RODO, czy webinarium, wejdźmy na webinaria, czy na webinarium, które teraz będzie 25 czerwca, obowiązki firm związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To webinarium będzie trwało mniej więcej godzinę i tutaj państwo trochę dłużej będzie tutaj wykładowca mówił niż ja. Państwo się dowiedzą właśnie, jak musi być ta dokumentacja prowadzona, jak te procedury wewnętrzne mają wyglądać. O sankcjach już mniej więcej państwo wiedzą. Więc warto na takie webinarium się zapisać, sobie je obejrzeć. Nawet można wykładowcy zadać później pytania po takim webinarium. Klienci InforLexa mają to wliczone w cenę. Wszyscy w tych webinariach biorą udział. Wróćmy do początku nazwy. Do tych czasopism Dziennika Gazety Prawnej,
komentarzy, szkoleń, książek, dodaliśmy też pełną bazę przepisów, orzeczeń i interpretacji. O tym się nie będę rozwodził. Korzystają z tego największe instytucje w kraju, z Inforlexa. Prawdopodobieństwo, że kontrola z urzędu przyjdzie do państwa z Inforlexem, też jest duże, bo też stosują Inforlexa w urzędach skarbowych. Więc tutaj dajemy komplet, jeżeli chodzi o interpretacje, przepisy. Można to oczywiście sortować na wszystkie sposoby, więc możemy zobaczyć wszystkie interpretacje tylko z naszego rejonu, z naszego urzędu skarbowego. I to często trochę nam oszczędza czas. Więc tu mamy pełną bazę, jeżeli chodzi o przepisy, interpretacji, orzeczenia. Dajemy też Państwu formularze i wzory. Wszystkie w formie aktywnej. Ważną funkcję, jeżeli jakiegoś formularza czy wzoru by nie było, mogą Państwo do nas napisać i my ten formularz uzupełnimy. Więc formularze i wzory też są tutaj. Jako wisienkę na torcie zostawiłem na koniec możliwość jakby interakcji, którą daje nam publikacja. Czyli teleporadnie i e-poradnie. Jeżeli by Państwo czegoś nie znaleźli, możemy kliknąć na tą teleporadnię, jeżeli Państwo by czegoś nie znaleźli przez wyszukiwarkę, to mają Państwo tutaj porady, dowolną ilość tych porad. Mogą Państwo dzwonić do naszych doradców podatkowych, radców prawnych, między innymi z pytaniami dotyczącymi tego tematu, który dzisiaj opracowałem, czyli o tej nowej ustawie. Mogą Państwo zadzwonić, zapytać się o tą procedurę, porozmawiać z tymi ludźmi. Klienci stwierdzili, że wolą formę telefoniczną niż mailową, bo mogą łatwiej jest zadać pytanie, sformułować to pytanie. No po prostu mamy żywego rozmówcę po drugiej stronie słuchawki. Te najważniejsze pytania, te, których nie było w bazie, my tutaj wstawiamy z powrotem do Inforlexa, oczywiście bez Państwa danych. Więc jakby Inforlex to są cztery bazy. Przejdźmy do początku. Pierwsza baza to jest ogrom, jeżeli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną i dodatki. Druga baza to są wszystkie nasze czasopisma branżowe, oznaczone po aktualności. Trzecia baza to są pytania, odpowiedzi naszych klientów, czyli na bieżąco Państwo mają, co trapi innych księgowych, to my to wszystko dodajemy. I czwarta baza to są jeszcze porady urzędowe. Czyli my zapraszamy osoby z Ministerstwa Finansów, z Ministerstwa Środowiska, teraz ze słynnego GIODO, który na razie jest małym urzędem, ale za chwilę się rozrośnie, więc jeszcze więcej osób będziemy mogli zapraszać. I te osoby odpowiadają nam na pytania. I my te pytania podpisujemy właśnie w poradach urzędowych, podpisujemy tymi osobami z tych instytucji. Więc jak już przyjdzie do nas kontrola, no to dużo łatwiej się wybronić poradą, którą udzieliła osoba z Ministerstwa Finansów, jeszcze się podpisała pod tą poradą. I to jest ta czwarta baza, którą daje nam Inforlex. Cztery bazy i te wszystkie cztery bazy, u góry jest wyszukiwarka. Wpisz szukaną frazę. Te wszystkie cztery bazy są pod jedną wyszukiwarką i ona nam wszystko przeszukuje. Możemy wpisać RODO i pokażę Państwu, jaka to jest zawartość, jeżeli chodzi o te cztery bazy. Tutaj wszystko jest razem. Wpisujemy RODO, dajemy szukaj i wyświetlą nam się kolejne komórki. Aktualności, porady, artykuły, przepisy, orzeczenia, interpretacje, formularze. Już tyle porad i artykułów mamy. Już mamy 27 wideo na temat RODO. Tu pokazuję specjalnie. Split payment mógłbym wpisać cokolwiek. To jest akurat dotyczące RODO. Przepisy, wszystko jest poukładane. Najsławniejsze szkolenie z RODO to było 10 przykazań RODO, czyli w ogóle czym jest to RODO. Na początku wszyscy chcieli się dowiedzieć i oglądali to szkolenie. Tak właśnie obsługujemy. Czyli ja Państwu pokazałem najpierw temat, później pokazałem skąd ja ten temat w ogóle wziąłem. Pokazałem, jak można pracować na ustawie, a teraz pokazuję, czym jest w ogóle ta wielka baza Inforlexa i jak ją obsługujemy. Obsługujemy ją w 90% przypadków przez wyszukiwarkę. Nasi klienci nie chcą gdzieś tam błądzić po interpretacjach, wyszukiwać ich ręcznie, tylko chcą wpisać, nie wiem, wafel 8%, tak jak miałem taki przykład kiedyś w dużej piekarni, bo pan prezes się zastanawiał, czy może na takim procencie sprzedawać wafla. Dowiedział się z interpretacji, że absolutnie nie, bo już mnóstwo interpretacji na ten temat zostało wydanych. I tak się też korzysta z Inforlexa. Można całymi frazami zadawać pytania, nie wiem, gdzieś tam dojazd do miejsca zamieszkania samochodem służbowym, można dodać parkowanie, wyjdzie nam taki wynik. Najważniejsze jest to, jaki jest ogrom tej wiedzy, którą my Państwu przez Inforlexa tutaj serwujemy. Przypomnę jeszcze tylko na koniec, żeby Państwo na pewno się zapoznali z treścią tej nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Naprawdę warto, naprawdę kary są ogromne, może nie tak wielkie jak w RODO, może nie jest aż tak sławne jak RODO, ale na pewno ci, którzy zostaną objęci tą ustawą, będą musieli to zrobić. Nie ma zmiłuj. No, ministerstwo mocno będzie na to patrzyło, więc warto wrócić do tej ustawy. Najlepsza okazja, żeby się z tym zapoznać,
to jest spotkanie się z nami. Tutaj wyświetlmy dane naszego przedstawiciela. To jest pani Karina Kowalik. To będzie opiekun państwa po tej konferencji. Jeżeli któreś z państwa chcą być odwiedzeni w firmie, jeszcze więcej posłuchać o tej ustawie, zapoznać się właśnie z Inforlexem, z ofertą Inforlexa, proszę sobie zrobić zdjęcie ekranu. Telefon bardzo dobrze te zdjęcia ekranu złapie, bo już teraz zauważyłem, że klienci w ogóle nie chcą pisać długopisem na kartce tych danych. Już się wszyscy tak do telefonów przyzwyczaili, że wszyscy zdjęcia robią. Ja zresztą też, więc nie mówię, proszę zapisać, bo nikt nie ma długopisu prawdopodobnie na tej sali. Więc proszę sobie zrobić zdjęcie z ekranu. Jeżeli państwa zainteresował temat Inforlexa, to warto się z nami spotkać. Ja mogę też na takie spotkanie przyjechać, bo jeżdżę po Polsce, odwiedzam państwa po konferencjach. Wtedy więcej na tym spotkaniu powiemy, pokażemy Inforlexa. Jeszcze ważna rzecz. Tym, którzy się do nas odezwą, zainstalujemy InforOrganizer i państwo będą mogli sobie z tych aktualności korzystać. I to, co było na poprzednich wykładach, czyli mówienie o tym, że księgowy powinien wyprzedzać wszystko, że księgowi powinien się szkolić na bieżąco, być ze wszystkimi przepisami, InforOrganizer państwu w tym pomoże. I Inforlex też państwu zapewne w tym pomoże. Tysiące firm z tego korzystają. Zachęcam. Dziękuję państwu bardzo. Mam nadzieję, że trochę pomogłem w rozjaśnieniu postanowień ustawy i dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz zmieniamy temat i wracamy do tego, o czym już tu się pojawiło wielokrotnie, rzecz, do której wszyscy się ostatnio odwołują, do tego rodeo z RODO. Trudne zagadnienie. Myślę, że dotyka wszystkich z nas, wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób prowadzą działalność gospodarczą, pracują w firmach, dotykają jakkolwiek danych osobowych. No, i teraz krąży taka anegdota po internecie, że jeszcze 10 lat temu, jak się przeglądało strony internetowe, to wystarczyło wejść w internet, poczekać te 2 minuty, aż internet ten powolny się załaduje. Nie daj Boże, jeszcze ten przez modem będzie dźwięczył telefon, strona się załadowała, można już swobodnie czytać i przeglądać zawartość strony. Teraz po wejściu na dowolną stronę internetową, strona się ładuje bardzo szybko. Na początku pojawia się okienko rozumiem, akceptuję politykę cookies, zaznaczam. Następnie pojawia się nowe okienko polityka ochrony prywatności, rozumiem, akceptuję. Następnie, czy zgadzasz się na przetwarzanie lokalizacji? Tak, zgadzam się, rozumiem. Czy wyraża pan zgodę na udostępnienie danych przeglądarce? Tak, zgadzam się, rozumiem. Czy chciałby pan otrzymywać notyfikację? Tak, zgadzam się, rozumiem. No, po przejściu 20 kroków już swobodnie możemy przejść do treści, o, która niestety jest zasubskrybowana, więc należy następnie przejść do formularza rejestracyjnego, wypełnić zgody, kliknąć 4 razy, zgadzam się na przetwarzanie danych i następnie otworzyć maila, na którym już tylko jest klauzula double.min, wystarczy kliknąć, potwierdzić jeszcze raz, że zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych. No i tak po kwadransie już możemy zacząć czytać nasz upragniony artykuł. Więc to na pewno troszeczkę zmieniło to doświadczenie przeglądania w internetu. Ta troszkę zapobiegawczość i zachowawczość niektórych dostawców treści, myślę, związana właśnie z tym, o czym wspominał przedmówca, straszenie karami. No to jest to, czego wszyscy się boją, nikt nie chciałby zostać obarczony karami, dlatego dla bezpieczeństwa rzeczywiście wiele z instytucji stara się zachowawczo podchodzić do kwestii ochrony danych. Pani profesor wspomniała o uczelniach, to jest jedna rzecz. Co innego jeszcze mają powiedzieć lekarze i przychodnie zdrowia? Tam to dopiero się dzieje. W panice przed wejściem RODO wszyscy ściągali karteczki sprzed drzwi wejściowej do gabinetu, no przecież tam są dane osobowe. Co mamy zrobić z tymi pacjentami? No, czy można komuś powiedzieć, gdzie leży ten pacjent? No bo na tej sali nie można powiedzieć. Takie obawy są i wszyscy w strachu przed tymi karami troszkę chyba na wyrost zaczęliśmy się tak bardzo bać i może, jak to mówi się kolokwialnie, przesadzać. Czy faktycznie tak jest i czy takie są wymogi? O tym teraz będziemy rozmawiać. W wykładzie o właśnie rozporządzeniu ochrony danych osobowych wystąpi dr Mirosław Gumularz, który również współpracował przy tutaj w Polski, jak dobrze pamiętam, tutaj w tych konsultacjach, jeżeli chodzi o wdrażanie RODO w Polsce, brał w nich udział przy Ministerstwie Cyfryzacji. Także zapraszam na scenę i będziemy prosić o troszkę słów, może otuchy, może wyjaśnienia, jak wszyscy mamy sobie poradzić z tym RODO. Zapraszam na scenę. Dobra. Dobrze, tutaj.
tutaj jest prezentacja, ale proszę się do niej nie przywiązywać za bardzo, bo na ogół to wygląda tak, że ja coś mówię, tam w tle coś innego się dzieje. Oczywiście Państwo już o tym RODO słyszeliście milion razy. Tak naprawdę no jest bardziej ciekawie niż się wydawało, znaczy jest przede wszystkim śmiesznie. Ludzie przestają ze sobą rozmawiać, z cmentarzy znikają plakietki, kto tam leży. RODO nie dotyczy osób zmarłych, danych osób zmarłych. Państwa członkowskie miały taką możliwość i już teraz widzę, że dobrze, że Polska nie wpadła na ten pomysł, żeby chronić dane osób zmarłych, bo mielibyśmy dewastację cmentarzy w Polsce. No właśnie, jest cała masa mitologii, która powstała. Ostatnie, jak Państwu podam kilka, takich akurat przypadków na pewno nie słyszeliście. Podobno ZUS dostaje umowy powierzenia do zawarcia. Strasznie mi się to podoba. Kolejna rzecz, o, to koledzy prawnicy tam gdzieś byli na spotkaniu i później wrzucili na portale społecznościowe taką anegdotę, że negocjowali umowę, no i każda ze stron we własnej polityce ochrony danych osobowych przyjętej już pod kątem RODO miała wpisane, że nie może wykorzystywać wzorów umów powierzenia drugiej strony. No i powstał problem, jak zawrzeć umowę powierzenia, skoro obie strony nie mogą nic z tym zrobić. No i był klincz, tak? To jest naprawdę cała masa dziwnych sytuacji. Ostatnio, jak byłem na szkoleniu w Krakowie dla sektora publicznego, to pani pokazywała z urzędu, że dostała wezwanie z prokuratury, żądanie przekazania dokumentów, a na końcu była taka formułka, że jeżeli jeszcze państwo się zgadzacie, to my sobie to skserujemy. No, jakaś totalna masakra. Ja sprawdzę, czy się to dobrze przełącza. No okej, okay. Dobra. Jeżeli chodzi o oczywiście podstawowe pojęcie, ja już oczywiście Państwa nie będę tutaj zanudzał, czym są dane osobowe. Tak naprawdę najważniejsze w tej całej zabawie jest to, żeby sobie uświadomić, że to nie są tylko informacje identyfikujące wprost osoby fizyczne. I w zasadzie jakbym tutaj dał kropkę, to byłoby wszystko. Tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, że dane osobowe to są przede wszystkim te identyfikatory, numer PESEL, coś takiego jak u nas jest numer seria dowodu. Natomiast w Unii Europejskiej to działa trochę inaczej, dlatego jest właśnie ta cała masakra związana z ochroną danych teraz, że dane osobowe to są wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Czyli każda informacja, która nam coś może powiedzieć o kimś, to może być numer buta, wzrost, informacja o chorobie, nawet jeżeli to jest informacja powtarzalna. Tak? Jeżeli ja powiem, że mam określone zainteresowanie, to takich osób, które mają te same zainteresowania, może być cała masa. Ale jeżeli mam możliwość zestawienia tej informacji z dodatkową jeszcze informacją, która już mi powie, kogo to może dotyczyć, to dla mnie stają się te informacje danymi osobowymi. I to jest bardzo ważne. Czyli nie te takie wyłącznie informacje wprost identyfikujące, tylko każda informacja o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. To jest dana osobowa. No i tutaj jest na końcu w prezentacji właśnie to stwierdzenie, żebyście Państwo też tutaj jakiś popłoch nie wpadali. Dane osób zmarłych nie są objęte ochroną, więc... Ale to zawsze mówię na szkoleniach, żeby jakby no, nie starać się rozwiązywać problemu z podmiotami danych w ten sposób, że się usuwa nie dane, tylko osobę. O, coś się nie przełączyło. No właśnie, tutaj są przykłady tych danych osobowych. Najpierw te takie najbardziej typowe informacje, te identyfikatory, które zawsze dotyczą jednej osoby. Oczywiście może się tak zdarzyć, że więcej niż jedna osoba będzie twierdziła, że ma ten sam numer PESEL, no ale to znaczy, że któraś z tych osób kłamie albo obie. Natomiast co do zasady, to są właśnie wszystkie informacje, które mogą dotyczyć zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. I teraz tak, to co jest bardzo ważne. Z punktu widzenia rozporządzenia ważny jest ten podział na dane uporządkowane, nieuporządkowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nieprzetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli przetwarzamy dane poza systemami w sposób tradycyjny, ręczny i one nie są uporządkowane lub nie mają być uporządkowane, rozporządzenie tak mówi, że nie są lub nie mają być częścią zbioru danych, one nie podlegają rozporządzeniu. Czyli jeżeli się ktoś zastanawia, czy musi spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, jak zbiera wizytówkę, to odpowiedź jest taka, jeżeli te dane przetwarzane w sposób tradycyjny, papierowy, nie są lub nie mają być częścią uporządkowanego zestawienia, to nie podlegają ochronie z punktu widzenia danych osobowych. Tak? Natomiast jeżeli mamy coś w systemach informatycznych, już tak najbardziej ogólnie rzecz ujmując, czyli przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, rozporządzenie niestety nie tłumaczy, co to znaczy w sposób zautomatyzowany, poprzednia ustawa o ochronie danych osobowych wyraźnie mówiła, że to znaczy, że w systemach informatycznych, no w każdym razie, jeżeli mamy coś, co dzieje się w
tym świecie elektronicznym, no to tutaj niezależnie, czy to mamy uporządkowane, czy nie, tam, jeżeli tam są dane osobowe, to podlegają rozporządzeniu. To jest bardzo ważne. Kolejny ważny podział, to jest ten tutaj na dole, to jest bardzo nieintuicyjna rzecz dla wielu osób. Danymi osobowymi są nie tylko informacje, które ktoś nam podał. Wypełnił formularz na stronie internetowej, wypełnił wzór umowy. To są wszystkie informacje, też te, które my wyprodukowaliśmy na temat danej osoby. I to był jakiś czas temu, ja to zawsze powtarzam na szkoleniach, takie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie Trybunał dostał pytanie, czy informacja, którą egzaminator napisał o egzaminowanym, to są dane osobowe tego czy drugiego, tak? Czy egzaminatora, czy egzaminowanego. I Trybunał powiedział, że tego i tego. A konsekwencja praktyczna była taka, że ten egzaminowany miał prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. Czyli też do tej notatki, którą napisał egzaminator. To ma oczywiście głównie przełożenie na prawo pracy, no bo no, trzeba zwracać uwagę, co się pisze na temat kandydata czy pracownika. Tak? Tutaj ostatnio się właśnie tak zastanawialiśmy, a co by było, gdyby w czasie rekrutacji rekruter pisze sobie notatkę, a ta osoba w tej sekundzie żąda dostępu do danych. No tu byłby problem generalnie, natomiast spełnić to żądanie należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, więc jest jakaś możliwość obrony. No tak, ale nie później niż w ciągu miesiąca. Można przedłużyć jeszcze dwa miesiące, ale trzeba mieć na to dobre uzasadnienie. To jest ważne dla Państwa, żebyście Państwo zawsze pamiętali, nie tylko to, co ktoś Wam podał, to, co zaobserwowaliście na przykład na kamerach, ale też to, co wygenerowaliście sami na temat określonej osoby, to też są dane osobowe tej osoby. To jest bardzo ważne. I teraz tak, jeżeli właśnie chodzi o to, co ostatnio się dzieje cały czas, dla Państwa to będzie naprawdę istotne. Ja dokładnie to samo się dzieje w branży, powiedzmy mojej, prawniczej. Bardzo mnie śmieszy to, jak prawnicy się, no, mówią, że RODO to jest jakiś problem. Prawda jest taka, to zresztą było na tych poprzednich prezentacjach, ostatni slajd, że moim zdaniem te trudne regulacje, gdzie trzeba naprawdę się nagłowić, żeby wiedzieć, na czym te przepisy polegają, to jest ostatnia bariera, która chroni prawników przed tym, że zastąpią ich maszyny. I taka jest prawda. W Stanach Zjednoczonych już w tym momencie wyroki są wydawane przy udziale sztucznej inteligencji, która tam pokazuje statystyczne dane odnośnie na przykład możliwości powrotu danej osoby do przestępstwa. Tak? Czyli no, tak mi się wydaje, że tylko tacy się ostaną właśnie, którzy gdzieś tam będą sobie dawali radę z tymi trudnymi regulacjami, które na pewno będą. I tutaj z danymi osobowymi jest bardzo właśnie podobnie, jak tutaj przedmówca mówił odnośnie tych regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy. Przede wszystkim zasada rozliczalności, czyli to, że my musimy mieć papier tak naprawdę pod wszystko, tak? Czyli jeżeli mamy wymóg X, to my musimy być w stanie się rozliczyć, że go spełniliśmy. Czyli to na nas ciąży, spoczywa ciężar wykazania zgodności, a nie na kontrolerze, który do nas przyjdzie. To po pierwsze. A druga rzecz, że rzeczywiście przepisy o ochronie danych, to przepisy RODO są właśnie tak skonstruowane, że one określają efekt, który mamy osiągnąć. Na przykład przepisy mówią, trzeba poinformować osobę, no, ale nie mówią, w jaki sposób często to zrobić. Tak? I z tego na przykład wynikało ten zalew spamu dotyczący obowiązków informacyjnych, no bo przepisy nie mówią, jak to zrobić. Co więcej, RODO jeszcze jest o tyle wadliwe, że nie zawiera typowych przepisów przejściowych i wszyscy się zastanawiali, czy trzeba wszystkich poinformować. No i skończyło się tym, że nawet te osoby, które działały racjonalnie i nie miały zamiaru wysyłania spamu, doszły do wniosku, że jak inni wysyłają, no to już wszyscy muszą wysłać. No i stąd każdy miał w skrzynce po 10 maili. No umówmy się, jeżeli ktoś przetwarza dane osobowe i ich nie może mieć, albo przetwarza w celu, który nie może, no to nie wysyła maila z informacją, że jest administratorem danych, tak? Więc to niespecjalnie nikogo ochroniło. Dobrze, i teraz tak, dwie podstawowe role, które wynikają z rozporządzenia, to jest oczywiście administrator i procesor. Tak było do tej pory, czyli procesor, czyli ten podmiot przetwarzający w imieniu administratora danych. I tutaj od razu zawsze pojawia się pytanie, czy pracownicy są procesorami. Oczywiście nie, pracownik to jest ktoś inny, to jest inna rola. Jeżeli ktoś nieopatrznie, będąc na umowie B2B, zawarł umowę powierzenia jako osoba fizyczna, no to tutaj może się pojawić problem, bo on w ten sposób wpada w regulację i w kary. Jeżeli nie jest procesorem, tylko jest osobą fizyczną i działa z upoważnienia administratora, czyli no w praktyce po prostu nadano mu upoważnienie i zobowiązano do zachowania poufności, to on w ogóle nie podlega karze wynikającej z RODO.
To jest bardzo ważne. Czyli te dwie podstawowe role, no i niestety rozporządzenie co do zasady, na przykład w sektorze publicznym będą takie wyjątki, w tych przepisach, których jeszcze nie ma, ale będą, wdrażających RODO, one pewnie gdzieś pod koniec sierpnia się pojawią, no tam będzie na przykład wskazanie, że organ X jest administratorem danych, a przynajmniej może być. Natomiast w sektorze prywatnym, co do zasady, to my musimy się dowiedzieć, kto jest administratorem danych, znając definicję administratora, która jest tutaj. Czyli my musimy się zastanowić sami, kto jaką rolę pełni. No i tutaj jest cała masa właśnie wątpliwości, tak? Bo no przykład, podmiot medyczny. Czy podmiot medyczny jest procesorem na przykład pracodawcy, który zleca badania? No oczywiście nie. No to jest zewnętrzny administrator, on ma własną rolę i taki prosty test, ja to zawsze właśnie mówię na szkoleniach, jeżeli państwo będziecie się zastanawiać, w jakiej roli wy jesteście lub w jakiej roli jest wasz kontrahent, to zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy ja mogę od drugiej strony jakby wymagać usunięcia danych po zakończeniu umowy. Jeżeli nie mogę, racjonalnie oczywiście ujmując sprawę, to znaczy, że on jest po prostu niezależnym administratorem danych, bo gdyby był procesorem, to jego podstawowym wymogiem po zakończeniu umowy jest usunięcie danych. No i przykładowo, gdybyśmy chcieli uznać bank za procesora naszego, no to bank nas wyśmieje, bo powie tak, no ja nie usunę tych danych, bo mam prawo bankowe, tajemnice i 100 innych regulacji, które sprawiają, że ja muszę te dane mieć we własnym interesie, bo mam własną podstawę przetwarzania danych, często obowiązek spoczywający na administratorze danych. No i tutaj się pojawia na przykład pytanie w odniesieniu do no, usług prawników. Czy jeżeli państwo korzystacie, i dokładnie to jest to samo z księgowymi, czyli czy jeżeli ja korzystam z usług takiego podmiotu zewnętrznego, który na moją rzecz wykonuje jakieś usługi w moim imieniu, to czy ja mam z nimi zawrzeć powierzenie? Jeżeli państwo, no zakładam, że na tej sali są osoby, które albo takie umowy piszą, albo już dostali w dużych ilościach. I znowu, jeżeli państwo sami, to tak jak ja, jeżeli ja świadczę usługi jako radca prawny na rzecz kogoś, to ja oczywiście też się zastanawiam, w jakiej roli ja względem tego mojego usługobiorcy jestem, tak? No i teraz oczywiście, co do zasady, ja będę administratorem danych. Czyli jeżeli ja dostanę dokumenty od mojego klienta, to ja będę administratorem danych z prostego względu, że moje regulacje, czyli ustawa o radcach prawnych, kodeksy etyczne i tak dalej, sprawiają, że ja muszę mieć dowód na to, że ja prawidłowo spełniłem świadczenie. Czyli co do zasady mój klient nie może wymagać ode mnie, że po zakończeniu umowy o świadczenie usług ja te dane usunę. Czyli staję się administratorem danych, natomiast może się tak zdarzyć, że w pewnym wąskim zakresie, gdyby na przykład zlecił mi audyt, a ja no, uzyskam dostęp do informacji, do danych osobowych, gdzie no, nie mam interesu w tym, żeby je zatrzymać, tak? Czyli na przykład ktoś mi pokaże jakąś listę, no być może w tym wąskim zakresie staje się procesorem, czyli tym podmiotem przetwarzającym w imieniu administratora danych, a praktyczna konsekwencja jest taka, że jak jestem procesorem, to trzeba zawrzeć umowę powierzenia. Dokładnie to samo jest w przypadku innych zawodów, powiedzmy najogólniej rzecz ujmując, regulowanych prawnie, tak? Czyli jeżeli ktoś państwu daje umowę powierzenia do podpisania, bo mówi, no działacie w moim imieniu, przetwarzacie dane, no dane osobowe to jest wszystko, czyli też to, co jest na fakturach, jeżeli tam są jednoosobowi przedsiębiorcy, to państwo musicie się dobrze zastanowić, czy wy usuniecie te dane po zakończeniu umowy. Bo jeżeli nie, to trzeba się dogadać z drugą stroną, z klientem i powiedzieć tak, ok, w tym zakresie wąskim staje się procesorem, zawieramy umowę, ja to usuwam i robimy na przykład protokół po zakończeniu umowy, protokół usunięcia danych, ale w zakresie, w jakim państwo musicie mieć dowód na prawidłowe spełnienie świadczenia, wy nie będziecie tych danych osobowych usuwać. I na przykład ostatnio, jak kilka tygodni temu na jednym ze szkoleń właśnie ktoś tam podszedł i pani mówi tak, no ona już ma ogarnięte to RODO, fajnie, pozawierała umowy powierzenia ze wszystkimi podmiotami leczniczymi, z którymi ma, czyli medycyna pracy, ze wszystkimi, którymi się dało, no tylko czy ja na pewno jako pracodawca mogę wymagać od lekarza, że usunie dane z dokumentacji medycznej? Oczywiście nie, on się staje po prostu administratorem danych.
czyli nie jest procesorem. Tak samo jak nie jest procesorem ZUS, bank, ubezpieczyciel, to wszystko to są niezależni administratorzy danych i tam się nie zawiera umów powierzenia, tylko po prostu trzeba mieć podstawę prawną udostępnienia i to zwykle będzie albo obowiązek spoczywający na administratorze danych, tym, który daje i tym, który odbiera te dane. To może być tak zwany uzasadniony interes administratora danych, natomiast nie umowa powierzenia. I tak samo, jeżeli państwo na przykład wymieniacie się w toku realizacji umowy danymi pracowników kontaktowych do zawarcia i wykonania umowy, to też nie jest powierzenie danych. Każda ze stron ma interes w tym, żeby te dane zachować po to chociażby, żeby jak później będzie pozew, żeby móc powiedzieć, przyszedł do mnie od drugiej strony, od mojego kontrahenta pracownik X i odebrał towar. Tak? Ja nie usunę tych danych, no bo jeżeli usunę, no to państwo się pozbywacie dowodów tak naprawdę, no i następnego dnia, jakbyście dostali pozew, to nie będziecie mieć żadnego dowodu, żeby się bronić. Tak? Czyli taki prosty test i to, jeżeli państwo zapamiętacie po dzisiejszym dniu, to będzie chyba tak naprawdę z tej mojej przemowy najcenniejsza rzecz. Trzeba się zastanowić, czy druga strona albo ja mogę oczekiwać od właśnie mojego kontrahenta, czy on ode mnie, tego, że ja usunę wszystkie dane po zakończeniu umowy. Jeżeli nie, to znaczy, że nie jestem procesorem i żebyście państwo tam nie wrzucali tych umów powierzenia, bo naprawdę dochodzi do... ani się nie godzili, tak? Jeżeli ktoś wam taką umowę powierzenia da do podpisania, nie godzili się w pełnym zakresie na to powierzenie, no bo później będzie problem, bo ta osoba powie, sprawdzam, proszę mi podpisać protokół usunięcia danych. A państwo będziecie się wtedy głowić, co z tym zrobić, tak? No bo jak usunę, to on przyjdzie drugiego dnia, następnego i powie, że mnie pozywa o nienależyte wykonanie usługi, bo ja nic nie zrobiłem, bo nie mam dowodu na to, tak? No właśnie, na co powinien zwrócić administrator danych uwagę? No jeżeli ja jestem administratorem danych, na przykład pracodawcą, no to jeżeli komuś daję na zewnątrz te dane i on działa w moim imieniu, no to powinienem go po pierwsze zweryfikować, to wynika z RODO, tak? Jest taki wymóg sprawdzenia przed zawarciem umowy, czy ten kontrahent jest wiarygodny, to jest pierwsza ważna rzecz. A druga ważna rzecz, że oczywiście trzeba zawrzeć umowę powierzenia, tak? To jest istotne. RODO nie wskazuje w odróżnieniu do tej ustawy z 97 roku, w jakiej formie to powierzenie powinno być. Jeżeli będzie nawet w formie elektronicznej, to też nic się złego nie stanie, tak? Tylko bardzo ważna jest ta weryfikacja. To są dwa jakby kroki, czyli najpierw weryfikuję kontrahenta i nie jest powiedziane, w jaki sposób powinienem to zrobić. Nie muszę jechać na serwerownię do niego, tylko trzeba się odpytać, jakich narzędzi korzysta, gdzie te dane są przechowywane, czy nie są przypadkiem transferowane poza Unię Europejską, kto ma dostęp do danych, czy szkoli pracowników. No takie podstawowe rzeczy, które wynikają z rozporządzenia i które dadzą nam obraz tego, czy nasz kontrahent jest wiarygodny. Jeżeli państwo jesteście procesorem, czyli ktoś wam powierzył dane osobowe i niezależnie od tego, czy faktycznie nim jesteście, czy nie, ale zgodziliście się na to, to najważniejsza rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to, że jeżeli będziecie podpowierzać dane, to musicie mieć zgodę administratora. I to jest bardzo ważne. Nie możecie wykorzystać kolejnego podmiotu w łańcuchu dostawy usługi bez zgody administratora danych. On może wam wtedy wypowiedzieć umowę. Czyli już w umowie powierzenia trzeba sobie zagwarantować, drogi administratorze, ja będę podpowierzał dane, przekazuję ci teraz listę tych podmiotów, którym będę podpowierzał, ewentualnie jeżeli państwo z góry nie jesteście, bo często nie da się powiedzieć, komu będziemy jeszcze je podpowierzać, no to trzeba taką ogólną klauzulę wskazać, że jeżeli będziemy chcieli komuś podpowierzyć, to poinformujemy o tym administratora danych. I właśnie też dlatego jest ważne, żebyście państwo nie dawali swoim pracownikom umów powierzenia, bo wtedy nagle się okaże, że na każdego pracownika, oczywiście jak ktoś zna umowę o pracę, to wiadomo, że nie dostaje umowy powierzenia. Bardziej tu chodzi o osoby fizyczne, na przykład na jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli państwo każdej z tych osób dacie umowę powierzenia, to będziecie musieli pytać o zgodę za każdym razem administratora danych na podpowierzenie. To jest ważne. Natomiast na co zwrócić uwagę, jeżeli jesteśmy tym podprocesorem, czyli kolejnym podmiotem w łańcuchu świadczenia usługi? No trzeba zwrócić uwagę i zapytać się tego, który nam podpowierza, czyli procesora, czy on ma zgodę administratora danych. I to jest ważne, bo jeżeli nie, to państwo też nie macie tytułu prawnego do tego, żeby mieć dostęp do danych osobowych. Czyli w zależności od tego, jaką sobie rolę zidentyfikujecie, kim jesteście w tym łańcuchu przetwarzania danych, czy to jest administrator danych, czy to jest ten procesor, czy ten pracownik, ale to pojęcie, powiedzmy, pracownika trzeba było też objąć tych jednoosobowych przedsiębiorców, jeżeli świadczą usługę osobiście, nie mogą podzlecać. W zależności od tego, kim jesteście, będziecie mieć po prostu inne role,
no i też inną odpowiedzialność, bo tak jak powiedziałem, administrator danych odpowiada na gruncie RODO, to jest oczywiste, no i to też finansowo. Administrator odpowiada na gruncie RODO za swojego procesora, to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, czyli jeżeli u procesora doszłoby do wycieku, czyli tego, u tego podmiotu, któremu powierzyliśmy dane, no to my jako administratorzy odpowiemy za to. Co więcej, jeżeli dojdzie do wycieku u podprocesora, tak samo. Czyli musimy mieć kontrolę nad każdym podmiotem w łańcuchu świadczenia usługi. Procesor też podlega RODO. Czyli jeżeli państwo jesteście procesorem, no to musicie mieć świadomość tego, że dokładnie te same sankcje finansowe grożą wam jak administratorowi danych. Czyli gdyby się coś stało, nie daj Boże, czy na przykład doszło do wycieku u państwa, no to kontrola może przyjść i do administratora i do was. To jest ważne. Kolejna rzecz. Dostawca narzędzia nieprzetwarzający dane. Jeżeli państwo korzystacie z narzędzia, które polega na tym, że ten podmiot zewnętrzny dostarczył narzędzia, ale nie przetwarza danych, no to nie jest procesorem. Wy państwo cały czas odpowiadacie regulacyjnie, natomiast ten podmiot nie. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli podstawowy wymóg, jaki spoczywa na nas jako administratorze danych, to jest sprawdzenie, zweryfikowanie procesora, czyli tego podmiotu zewnętrznego, któremu zlecamy przetwarzanie danych w naszym imieniu i no, musimy to mieć jakoś udokumentowane. Jeżeli państwo jesteście procesorem, to wy też będziecie takie zapytania dostawać i co najlepiej zrobić? No najlepiej sobie takie coś przygotować wcześniej, czyli nie pod konkretnego klienta, tylko przygotować taki opis, gdzie przetwarzamy dane, kto ma dostęp, jakich narzędzi korzystamy, w jaki sposób dane są zabezpieczone i tak dalej, żeby móc rozsyłać taką samą informację już do każdego swojego klienta, a nie po prostu przygotowywać za każdym razem to samo. Dobrze jest też, jeżeli państwo oczywiście nie chodzi tutaj o ujawnienie żadnych tajemnic handlowych ani zabezpieczeń, ale na przykład te podmioty, które na stronach internetowych swoich, ci procesorzy, którzy publikują tego typu materiały, oni od razu mają połowę pracy mniej, bo część klientów nie będzie ich o to pytało, tylko sobie zrobi screena ze strony internetowej albo sobie ściągnie i no jest mniej wtedy roboty. Być może też sensownie jest przeprowadzić raz na jakiś czas audyt u siebie i też te wyniki audytu opublikować, bo część klientów, tych administratorów danych, którzy powierzają dane osobowe, no już wtedy też nie będą państwa odpytywać. Właśnie. Kolejny wymóg to też to, o czym mówiłem, czyli jeżeli mamy relację administrator-procesor, no to musimy zawrzeć umowę, czyli najpierw zweryfikować, a jak zweryfikujemy pozytywnie, zawrzeć umowę powierzenia. Ona może być w formie elektronicznej. Przepisy rozporządzenia wskazują elementy, które powinny być w tej umowie. To jest bardzo ważne, czyli my musimy potraktować przepisy RODO, to jest taki artykuł 28, jak taką checklistę, co powinno być w umowie powierzenia. Bo jeżeli znowu państwo nawet jako procesorzy nie zawrzecie w tych wszystkich elementów umowie powierzenia, którą wam przedstawił klient, to też możecie ponieść odpowiedzialność. To jest bardzo ważne. Czyli znowu, jeżeli to państwo będziecie w takiej roli, że ktoś wam podstawia umowę powierzenia do zawarcia, to trzeba otworzyć sobie rozporządzenie, ten artykuł 28 i jak taką checklistę po prostu przejść, czy wszystko w tej naszej umowie powierzenia jest. Oczywiście RODO daje nam możliwość pewnej elastyczności, tak? Czyli jeżeli mówi, że w umowie powierzenia powinny się znaleźć zapisy dotyczące audytu, to my sobie możemy uregulować, ile dni przed tym audytem ktoś nas poinformuje, w jaki sposób, kto przyjdzie na ten audyt, no też kto poniesie koszty tego audytu, oczywiście, jeżeli to są racjonalne koszty. Natomiast te wszystkie elementy, ogólnie rzecz biorąc, które są wymienione w RODO, muszą być w takiej umowie i to jest w interesie zarówno administratora, jak i procesora. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyście państwo nie podchodzili do tego w taki sposób, że jeżeli przetwarzacie dane osobowe na czyjeś zlecenie, no to jest interes oczywiście administratora danych, żeby do was przyjść i zawrzeć z wami umowę powierzenia. Ale RODO w tej części dotyczącej kar finansowych jest tak bardzo ogólne, że ja sobie wyobrażam taką praktykę organów nadzorczych w Europie i też w Polsce prezesa urzędu, że będzie karał procesorów za to, że nie mają umów powierzenia. Czyli nie tylko administratorów, że się nie zatroszczyli o to. Co więcej, rozporządzenie mówi w ten sposób, że jeżeli procesor nie jest w stanie wykazać, dlaczego i na jakiej podstawie właśnie na czyjeś zlecenie przetwarza dane, to sam staje się administratorem. A to jest
poważna konsekwencja, bo jeżeli staniemy się administratorem danych, to nie tylko trzeba zawrzeć umowę powierzenia, bo nie zawieramy wtedy umów powierzenia, tylko trzeba spełnić obowiązek informacyjny, mieć podstawę przetwarzania i całą masę innych wymogów, które spoczywają na administratorze danych. Jeżeli chodzi o podstawowe zasady, no to ja tutaj Państwu na slajdzie wrzuciłem, to są takie filary rozporządzenia. No tak, jeżeli chodzi o podstawową zasadę, czyli tą transparentność i zgodność z przepisami, to jest właśnie to, o czym też była mowa wcześniej, czyli my musimy zawsze poinformować, jak przetwarzamy dane. Nie jest powiedziane, w jaki sposób, no ale musimy być w stanie później wykazać, że informowaliśmy. Czy to będzie wywieszenie jakiejś karteczki na recepcji, jeżeli ktoś, czy w gabinecie, czy w jakimś innym miejscu, gdzie pozyskiwane są dane osobowe. To jest podstawowy wymóg. Druga rzecz, niezależnie od... Poinformować musimy zawsze, ale to nie znaczy, że zawsze musimy zebrać zgodę na przetwarzanie danych. Zgoda to jest jedna z podstaw przetwarzania danych, przesłanek, czyli takich, to jest taka jedną z takich bramek, przez które musimy przejść, żeby dowiedzieć się, czy możemy dane osobowe przetwarzać. Ale zgoda to nie jest jedyna przesłanka przetwarzania danych. Nie musicie Państwo za każdym razem, jak zbieracie dane osobowe, zbierać zgód. Co więcej, rozporządzenie, i tutaj też była właśnie mowa wcześniej, rozporządzenie w odróżnieniu od obecnych przepisów, tam gdzie już doszliśmy do wniosku, że ta zgoda musi być, to ona nawet nie musi być wyraźna. Rozporządzenie wprost mówi, zgoda to jest oświadczenie, czyli ktoś mówi tak, chcę, żeby moje dane osobowe były przetwarzane w określonym celu, ale to też jest wyraźne działanie potwierdzające. Czyli ja mogę wyrazić zgodę też poprzez swoje zachowanie. Czyli tak jak z tym przypadkiem rozmowy telefonicznej z bankiem. Jeżeli bank mi mówi, jeżeli się nie rozłączysz i kontynuujesz rozmowę, to wyrażasz zgodę, to ta zgoda jest skutecznie wyrażona, tak? Bo ja swoim zachowaniem, tym wyraźnym działaniem potwierdzającym, oświadczyłem, że chcę. We wcześniejszym stanie prawnym był problem, bo przepisy mówiły, że zgoda musi być zawsze wyraźna. Czyli w zasadzie trzeba było zawsze odebrać albo jakiś checkbox zaznaczyć, albo trzeba było jakieś oświadczenie zanotować, natomiast teraz już nie, czyli nawet jeżeli Państwo dojdziecie do wniosku z jakichś względów, ale nie powinniście dochodzić co do zasady do takiego wniosku, że zgoda jest potrzebna, no to ona może być też wyraźnym działaniem potwierdzającym. Dlaczego też zgoda nie jest dobrą przesłanką przetwarzania danych? Bo my musimy zawsze zapewnić dobrowolność, możliwość wycofania zgody, odnotować wycofanie i jeszcze po wycofaniu zastanowić się, czy możemy dalej dane przetwarzać, bo zwykle nie. Natomiast jakie są inne typowe przesłanki przetwarzania danych? No jeżeli Państwo zawieracie z kimś umowę, no to nie musicie pytać o zgodę tego swojego kontrahenta, jeżeli to jest osoba fizyczna, na przetwarzanie jego danych osobowych. Nie musicie. Jest po prostu inna przesłanka przetwarzania danych. Jeżeli ciąży na was obowiązek wynikający z przepisów, że musicie coś zrobić, na przykład macie określone obowiązki publiczno-prawne względem organów administracji publicznej, to znowu, na to przetwarzanie danych w celu realizacji waszego obowiązku nie potrzebujecie żadnej zgody na przetwarzanie danych. To jest inna podstawa przetwarzania danych. Inny przykład. Jeżeli państwo będziecie zawierać umowę, macie kontrahenta, który jest na przykład spółką, ale on deleguje do wykonania umowy pracowników, to też pozyskanie danych kontaktowych pracowników kontrahenta nie wymaga zgody na przetwarzanie danych. To jest tak zwana przesłanka uzasadnionego interesu administratora danych, która nie narusza praw lub wolności drugiej strony. Tak samo, jeżeli Państwo będziecie chcieli się bronić przed roszczeniami lub kogoś pozywać, to naprawdę nie trzeba zbierać zgody na przetwarzanie danych przeciwnika sądowego, żeby te dane zgromadzić, udokumentować i na przykład bronić się przed roszczeniami. Jest cała masa innych, przyjemniejszych, rodzących mniej wątpliwości, komplikacji tych przesłanek, tych podstaw przetwarzania danych. Trzeba tylko otworzyć rozporządzenie, to jest artykuł 6 i artykuł 9 i naprawdę to tam wbrew pozorom nie jest źle opisane. Znaczy jest cała masa trudnych przepisów, ciężkich do zrozumienia, ale to akurat jest takie w miarę sensownie zrobione. Kolejna ważna rzecz, no to jest zasada ograniczenia celu. My zawsze jak zbieramy dane, musimy wiedzieć w jakim celu. Nie ma czegoś takiego, że my sobie będziemy później ten cel wymyślać, tak? Czyli już w momencie zbierania danych powinniśmy w miarę sensownie sobie te cele przetwarzania danych określić. I tak samo zasada minimalizacji danych, czyli możemy zbierać tylko ten zakres danych, który jest minimalny do osiągnięcia celu.
Czyli nie tak jak kiedyś byłem na, to też przykład, który podaję zawsze na szkoleniach, chciałem, to był mój błąd, zgadzam się, chciałem upoważnić na poczcie kolegę do odbioru korespondencji. Okazało się, że trzeba wypełnić naprawdę całą masę druczków. Co więcej, poczta nie ma systemu wewnętrznego, co mnie bardzo zdziwiło, tylko wysyła sama pocztą ten druczek. No i tam właśnie zapytałem pani, które z tych wszystkich stron są naprawdę istotne, żeby udzielić pełnomocnictwa? No bo co jest ważne, żeby udzielić pełnomocnictwa? Zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące, żeby ta osoba mogła zweryfikować tożsamość. No to usłyszałem, że muszę wypełnić wszystko, bo nie wiadomo, co się przyda. Właśnie nie. To tak nie może działać. Państwo, jeżeli tworzycie wzory, formularze, wzory umów, zawsze zastanówcie się, czy na przykład jednocześnie zbieranie numeru PESEL i na przykład serii dowodów jest do czegokolwiek potrzebne, tak? Bo PESEL nam zidentyfikuje drugą stronę bardzo prosto i będziemy też bardzo prosto w stanie zweryfikować tożsamość. Oczywiście, jeżeli korzystacie z wzorów, formularzy, tak jak kwestionariusz dla kandydata czy dla pracownika, które są zdefiniowane prawnie, to oczywiście możecie działać w zaufaniu do organów administracji, tak, do ustawodawcy, że on ten zakres ustalił zgodnie z przepisami rozporządzenia. Oczywiście będą takie sytuacje, bo nie wszystko się na pewno uda pozmieniać pod kątem RODO już w tym momencie, że państwo będziecie się zastanawiać, czy przypadkiem ustawodawca nie zapomniał czegoś tam zmienić. Moim zdaniem, bo tutaj można oczywiście dyskutować, moim zdaniem obywatele nie są od tego, i to wynika z zasad ogólnych też KPA, od tego, żeby się zastanawiać, czy organy administracji publicznej, władza w Polsce działa zgodnie z przepisami. Tak? To my mamy prawo działać w zaufaniu. Kolejna zasada to jest zasada prawidłowości, czyli dane, które przetwarzamy, muszą być prawidłowe, najogólniej rzecz ujmując. I tutaj pojawia się jeden zasadniczy mit, który mówi mniej więcej tak. Ja jako administrator danych mam obowiązek jakby bieżącej weryfikacji poprawności danych. Gdyby tak to było, to państwo co byście powinni robić? Każdy dzień zaczynać nie od kawy, tylko od dzwonienia do swoich klientów, czy przypadkiem nie zmienili adresu miejsca zamieszkania. Dzwonienia do pracowników, kontrahentów, czy przypadkiem coś się tam nie pozmieniało w nazwisku. No nie jest tak. My mamy obowiązek przetwarzać dane w sposób prawidłowy. To znaczy, że jeżeli z okoliczności, po prostu na przykład dostaniemy takie żądanie, wniosek albo zauważymy, że dane są nieprawidłowe, bo na przykład ktoś zmienił nazwisko, to mamy obowiązek je zmienić. Ale to nie znaczy, że mamy na bieżąco odpytywać wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, czy dane ich są prawidłowe. Co więcej, jeżeli państwo, bo właśnie tu też no, przy okazji jednej z kampanii powiedzmy informacyjnych przeprowadzonych przez dużą polską spółkę kilka miesięcy temu, energetyczną, no, oni generalnie powiedzieli coś w tym stylu, że ja jako podmiot danych ma obowiązek przekazywania danych, które są prawidłowo. Nie, ja jako administrator danych, jak zobaczę, że dane są nieprawidłowe, to mam je poprawić. Natomiast obowiązek przekazania prawidłowych danych może wynikać z innych przepisów. Może wynikać z prawa bankowego, może wynikać z przepisów o rachunkowości, tak? Natomiast nie z RODO, bo teraz jesteśmy w takim momencie, że jak ktoś nie wie, na co się powołać, to mówi, że to wynika z RODO i z RODO teraz już wszystko wynika. Ale to tak nie jest. Znaczy pewne oczywiście szczególne wymogi dotyczące przetwarzania danych wynikają wprost z rozporządzenia, ale no nie wszystko. Ograniczenie przechowywania to jest jeden z takich najbardziej palących problemów, tak? Czyli my generalnie nie możemy danych przetwarzać na wieczność. Nie ma czegoś takiego. Musimy zawsze się dobrze zastanowić, jak długo mamy podstawę przetwarzania danych. I znowu przepisy co do zasady, no oprócz na przykład prawa pracy i długości przechowywania dokumentacji pracowniczej, nie powiedzą nam jak długo. To my musimy się zastanowić, bo to będzie na ogół wynikało z czego? Z przepisów publiczno-prawnych, kwestia długości przechowywania dokumentacji, tak? Kwestia roszczeń cywilnych. Cywilnoprawnych. Nie muszę usuwać danych, jeżeli wzajemne roszczenia się jeszcze nie przedawniły. No tak się w większości firm w Polsce się tak przyjęło, żeby przyjmować jakiś taki dość długi okres przedawnienia roszczeń, załóżmy 10 lat, teraz to się zmieni, do 6 lat i po tym okresie usuwamy dane, ale to też nie jest automatyzm, bo w tym okresie przedawnienia roszczeń może się pojawić sprawa sądowa i ten okres znowu się przedłuży, czyli żebyście państwo też nie działali automatycznie, bo to też nie o to chodzi, żeby usunąć sobie informacje, które są dla nas ważne. Co więcej, ja tutaj na przykład, nikt się chyba jeszcze w Polsce nad tym nie zastanawiał, bo wszyscy przyjmują, że jak się przedawnią roszczenia, to trzeba dane usuwać. No ale może być taka sytuacja, że ja mogę potrącić przecież przedawnione roszczenia.
też mam interes w tym, żeby te dane cały czas mieć. A gdybyśmy mieli na przykład umowę najmu i podeszli do sprawy bardzo matematycznie i precyzyjnie, no to w zasadzie każdy miesięczny czynsz ma swój własny okres przedawnienia. I nagle by się okazało, że w umowie najmu 15-letniej, to w połowie umowy to ja już nie wiem, z kim ja mam umowę, tak? Bo tam pousuwałem część rzeczy, bo mi się poprzedawniały i się przestraszyłem, czy mogę to cały czas mieć. No, zmierzam tylko do tego, żebyście Państwo bardzo racjonalnie do tego podchodzili, czyli niekoniecznie usuwamy wszystko jak leci, natomiast trzeba pamiętać, że jest taka zasada i no nie może być tak, że u nas te dane gdzieś tam, zwłaszcza przy firmach, które no już wiele lat funkcjonują na rynku, na przykład nie wiem, dane dotyczące umów sprzed 30 lat, gdzie nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia, żeby one były, żeby były cały czas przechowywane. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to tutaj dosłownie tylko dwa zdania, tak lukam na telefon, kiedy się skończy mój czas. Jakby się kończył, to proszę tam podnosić się czy ręce, jakbym przekroczył. Natomiast chodzi o to, żebyście Państwo też nie dali sobie wmówić, bo teraz sam zastanawiam się nad zakupem nowej szafy. I okazało się, ja wiem, że są szafy zgodne z RODO, ale nie wiedziałem, że wszystkie. Znaczy, bo wszyscy widzieli ten billboard szafa zgodna z RODO, ale jak zacząłem sprawdzać na Allegro, jakie tam są odpowiednie szafy, to okazało się, że przy każdej metalowej szafie z jakimkolwiek zamkiem jest, że jest zgodna z RODO. Pytanie, z jakim wymogiem RODO. Natomiast chodzi mi o to, żebyście Państwo sobie nie dali wmówić komuś, że jest jakiś konkretny wymóg X, i jak my go nie spełnimy, to naruszamy RODO. Nie, RODO mówi w ten sposób. W zależności od tego, jaka jest skala przetwarzania, jaki jest kontekst, jakie są ryzyka związane z przetwarzaniem, mamy wdrożyć odpowiednie środki, jeszcze uwzględniając koszty. Czyli dla podmiotu, który ma dużo danych, większe ryzyka, powinien bardziej się zatroszczyć. Tak? Podmiot, który ma mniej, no to tu jest inna sytuacja i też na jednym ze szkoleń zadano mi pytanie, na które nie znałem odpowiedzi, do dzisiaj nie znam, może Państwo znacie, jaki model niszczarki jest najbardziej odpowiedni. Znaczy, dowiedziałem się, że są, znaczy to, że mają różną szerokość tych pasków, to jest takie w miarę oczywiste, natomiast, że kroją w różnych kierunkach i w różny sposób, tego nie wiedziałem, ale no, też można się wielu rzeczy dowiedzieć. Na pewno to nie wynika z RODO, tak? Czyli może to z czegoś wynika, z przepisów dotyczących tajemnic i tak dalej, ale nie z RODO. No i na końcu ta rozliczalność, czyli Państwo musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli sobie otworzycie rozporządzenie czy jakieś opracowanie i ono mówi, administrator ma obowiązek zrobić X, to znaczy, że administrator jednocześnie ma obowiązek udokumentować w jakikolwiek sposób, że to zrobił. No i znowu, też nie ma co popadać tutaj w paranoję, bo na przykład, jeżeli z kimś rozmawiamy i zebraliśmy zgodę w czasie rozmowy, bo możemy, nie ma formy, nie ma takiego wyłączenia, to pojawia się pytanie, czy ja, żeby udokumentować, że ktoś określonej treści kiedyś mi tam to zgodę, czy ja mam wszystkich jak leci nagrywać? No oczywiście nie. I trzeba się wtedy zastanowić, czy na przykład sporządzenie notatki, że ktoś o godzinie tej i tej wyraził zgodę, czy to nie będzie wystarczające, bo na ogół będzie. Czyli nie wyłącznie taki bezpośredni dowód, bo gdyby tak było, to musielibyśmy naprawdę wszystko nagrywać. I to nie tylko głos, tylko też filmy, tak? Ostatnio, to akurat pytanie było całkiem sensowne, ale to też pokazuje, jaka jest też taka no, trochę paranoja związana z rozporządzeniem. Na przykład kolega zadał mi pytanie, czy jak ja wybieram dostawcę, a jest nim bardzo duża firma uznana na rynku międzynarodowym, to czy ja robiłem screenshoty z jej strony internetowej, co ona tam ma u siebie, w sensie opis funkcjonalności. No i żeby powiedzieć uczciwie, no pewnie trzeba było coś takiego zrobić, żeby uzyskać jakikolwiek dowód. Ale to nie jest też tak, że Państwo zawsze musicie wszystko nagrać, bo czasem wystarczy odnotować, tak? Dobra, i tutaj znowu, dobrze, to jeszcze mam chwilkę. Jeżeli chodzi o te podstawy prawne, to tutaj to macie Państwo na slajdzie. Zasada jest taka, zgoda to jest tylko jedna z podstaw przetwarzania danych. Mamy całą masę innych przesłanek, gdzie nie musimy tej zgody zbierać. I naprawdę to myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą Państwo możecie sobie przyswoić. Z wieloma osobami rozmawiałem, które były po szkoleniach z ochrony danych osobowych i wszystkie na samym końcu pytały się, jak zebrać zgodę. Nie musimy zawsze zbierać zgody. My możemy mieć inne przesłanki przetwarzania danych. I tak jak mówiliśmy, na przykład w Państwa działalności bardzo taką najbardziej typową przesłanką przetwarzania danych to będzie ta przesłanka. Trzecia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Tak? To jest ta podstawa, na którą będziecie mogli się powoływać jako administratorzy danych albo wasi klienci jako administratorzy danych przy przetwarzaniu danych. Jeżeli zawieracie z kimś umowę i przetwarzacie dane strony umowy, no to jest ta przesłanka pierwsza. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. A jeżeli przetwarzacie dane osobowe pracowników delegowanych do wykonania umowy, to jest uzasadniony interes administratora danych, to jest ta przesłanka szósta. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych. To jest taka najbardziej ogólna przesłanka. Na to się powołujemy wtedy, kiedy już nie ma innego wyjścia. Minusem tej ostatniej przesłanki jest to, że jeżeli chcemy się powołać na nią, no to powinniśmy gdzieś mieć udokumentowane, zwłaszcza w takich przypadkach nietypowych, gdzie na przykład w prawie pracy chcielibyśmy się powoływać na uzasadniony interes, na przykład pod kątem geolokalizacji pracowników, albo na przykład jeden z naszych klientów ma jakieś tam inteligentne ubrania, no to jeżeli powołujemy się na uzasadniony interes administratora danych, czyli pracodawcę, to musimy w ramach tej zasady rozliczalności przeprowadzić tak zwany test równowagi, czyli ocenić, czy nie zachodzi ten wyjątek, bo tutaj jest z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Bardzo ogólna przesłanka, no ale tak niestety jest, że jeżeli chcemy się powoływać na tą podstawę przetwarzania danych, tą taką najbardziej ogólną, najbardziej elastyczną, to jednocześnie rozporządzenie zawiera hamulec, tak? Czyli możesz się, administratorze danych, na to powoływać, ale musisz uwzględnić te prawa i wolności innych osób. No i na przykład, jeżeli będziecie Państwo chcieli dzwonić z marketingiem, no to nie jest ta podstawa, na którą się możecie powoływać, właśnie ten uzasadniony interes, bo tutaj trzeba odebrać zgodę. To już na sam koniec. To pytanie może tak do sali. Czy ktoś już z Państwa jako administratorów danych dostał jakieś żądanie od osoby, której dane są przetwarzane? No to Państwo jesteście szczęśliwymi ludźmi. No, firmy w Polsce, zwłaszcza takie działające w e-commerce, to podostawały po kilkaset, niektóre po kilka tysięcy. Na ogół to są żądania usunięcia danych. Na ogół jest tak, że ta osoba nie do końca wie, czego żąda. Ona, jakby nie podoba się jej to, że przetwarzamy jej dane osobowe i mówi, że właśnie żąda usunięcia, sprzeciwia się czy coś w tym stylu. Zawsze wtedy trzeba by było dopytać, o co tak naprawdę tej osobie chodzi. Czasem się zdarzy ktoś, kto się na tym zna. Ja na przykład kilka razy już zostałem wydzwoniony w czasie pracy przez bank, który nigdy z nim nie miałem umowy, nie wyrażałem żadnej zgody, bo nawet nigdy na ich stronie internetowej nie byłem, a jednak mają moje dane i dzwonią, no i niestety musiałem zgłosić takie żądanie i zrobiłem to, myślę, dość precyzyjnie. Najpierw zażądałem ograniczenia przetwarzania, czyli nie mogą usunąć moich danych, bo jak usuną, to będą mieli problem, a druga rzecz, zażądałem dostępu do treści nagranej rozmowy i do wyrażonych przeze mnie zgód, zobaczymy, jak odpiszą. No można się niestety narazić czasem na kogoś, kto się na tym mniej więcej zna i wtedy jest problem, natomiast jeżeli Państwo nie mieliście takich żądań, no to dobrze, to bardzo dobrze. To, co jest ważne, gdyby się takie żądanie pojawiło, to oczywiście pomimo tego, że mówi się tak ogólnie na rynku, że trzeba usuwać dane i to jest prawo do bycia zapomnianym, większość z tych roszczeń, które są tutaj, z tych żądań, które Państwo tutaj macie na slajdzie, oczywiście nie ma czasu, żeby je omawiać, ale większość z nich nie będzie po prostu skuteczna. Ktoś przyjdzie, zażąda usunięcia, my powiemy, nie usuniemy, bo mamy podstawę przetwarzania danych, bo mamy obowiązek administratora danych, gdybyśmy usunęli, to naruszymy przepis, który ten obowiązek określa. I tak będzie naprawdę bardzo często, natomiast to, na co Państwo powinniście zwrócić uwagę, że nie możecie takich żądań ignorować, czyli na każde żądanie, jeżeli nie będzie przepisu sektorowego w Państwa branży, który by wyłączał taki wymóg, to na każde żądanie, nawet nieuzasadnione, o ile ono nie będzie nadmierne, to trzeba odpisać niezwłocznie i później w ciągu miesiąca, czyli napisać, nie usunę danych, ponieważ mam podstawę przetwarzania danych wynikającą z jakiegoś tam artykułu, tak? Czyli żebyście Państwo o tym nie zapomnieli, czyli nawet jeżeli ktoś zażąda i nie będzie miał racji, czyli żądanie nie będzie skuteczne, bo Państwo będziecie mieć podstawę przetwarzania danych, to trzeba niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca odpowiedzieć na takie żądanie. To jest jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz to jest taka, że rozporządzenie nakłada na administratorów danych obowiązek ułatwiania realizacji praw. I to się mniej więcej sprowadza do tego, że
każdy powinien mieć na, no może teraz trochę przesadzę, no ale te osoby, które mają stronę internetową, to na stronie internetowej na przykład w zakładce kontakt powinny napisać, jeżeli chcesz zgłosić jakieś prawa, chcesz zrealizować jakieś swoje uprawnienie wynikające z przepisów rozporządzenia, to możesz się z nami skontaktować na przykład drogą mailową albo w siedzibie naszej firmy. No to jest ważne, że tak jak mówię, rozporządzenie wymaga od nas ułatwiania realizacji praw podmiotów danych. No jeżeli nie stworzymy czegokolwiek, co może tej osobie ułatwiać, no to będzie ciężko się rozliczyć z tego przy okazji kontroli na przykład. Dobrze, to jeżeli chodzi czasowo, to chyba byłoby na tyle, tak? Dobrze. Jeżeli państwo byście, a tutaj jest tylko kwestia bezpieczeństwa, jeżeli chcielibyście prezentację, to tutaj do organizatorów proszę pisać. Ja dziękuję za uwagę w takim razie. Bardzo dziękujemy panu Mirosławowi. Myślę, że trochę optymizmu, że może bez tych pancernych szaf, blaknących długopisów, czy tam palenia teczek, może się obejdzie w tym przypadku. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to, co padło na początku prezentacji, że powinno zostać przez państwa zapamiętane, taka odświeżenie kartezjusza, myślę, więc jestem, teraz jest, przetwarzam, więc jestem i na przerwie teraz każdy z państwa niech się zastanowi, kim jest, czy jest administratorem, procesorem, czy podprocesorem. Do rozmów kuluarowych zapraszam na przerwę lunchową, która dla państwa uczestniczących tutaj na miejscu jest we foyer. Zapraszam serdecznie. Z powrotem na godzinę 13:45 będzie debata. Debata o tym, co nas czeka z udziałem ekspertów oraz rozstrzygnięcie konkursu Księgowej Przyszłości, na co wszyscy czekamy. Także zapraszam po przerwie 13:45, a teraz życzę miłej przerwy.